Witam serdecznie. Tworzenie dla Was filmu i dzielenie się z Wami różnymi historiami, poradami czy rozrywką to dla mnie niesamowita przyjemność. Jednakże, aby móc kontynuować rozwijanie kanału, potrzebuję Waszego wsparcia. Wiem, że wielu z Was już mnie wspiera poprzez subskrypcję, lajki i udostępnianie filmu, za co serdecznie dziękuję. Dzisiaj chciałbym jednak wspomnieć o możliwości kliknięcia przycisku Wesprzyj. Przycisk jest pod filmem. Klikając przycisk Wesprzyj, możecie pomóc mi dalej rozwijać kanał, inwestować w lepszy sprzęt, poprawić jakość treści, a także wprowadzać nowe, interesujące projekty. Wasze wsparcie sprawi, że będę mógł kontynuować to, co kocham robić i dostarczać Wam coraz lepszej treści. Jednakże chciałbym zaznaczyć, że wszelkie formy wsparcia są absolutnie dobrowolne. Ważne jest dla mnie, abyście czuli się swobodnie i wygodnie, a Wasze wsparcie było zgodne z Waszymi możliwościami. Jeśli ktoś z Was zdecyduje się wesprzeć kanał, to niech wie, że jego gest zostanie bardzo doceniony. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i za to, że jesteście częścią tej niesamowitej społeczności. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Kanał MCHTV2. Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym programie podwójnego face-to-face do gali Fame Reborn. Dzisiaj moimi gośćmi będzie Patryk Bandura-Bandurski, Piotr Szeli-Szeliga, Kornel Kororegel i Amadeusz Ferrari Roślik, ale to za chwileczkę przejdziemy do tej części, gdzie już pojawią się chłopaki, będziemy zadawać im pytania. Wy również będziecie mogli zadzwonić do studia i zadać pytanie, po prostu wpisując SMS-a fame. I treść pytania. Bardzo serdecznie. Ja bym chciał zaprosić do siebie pierwszą parę, czyli Patryka Bandurę Bandurskiego i Piotrka Szeli-Szeligę. Black Friday jest w piątek, jak co, nie? A co dzisiaj mamy? Poniedziałek. Faktycznie. No jak to po weekendzie. Ale jest troszkę dłuższy czasami. Wiadomo, czasami weekend się przedłuża. No mój się akurat nie przedłużył. Friday to piątek, tak jest, Friday, wiadomo. Jak tu niewygodnie. No, te fotele. Rozjebałem coś. Kurwa, rozjebałem. Nie, rozjebałem. A dobra, nie zginę. Kurwa. Cześć, chłopaki. Witam serdecznie. Czekawka mi przeszła. Przeszła ci czekawka? Generalnie na backstage'u, możemy od razu powiedzieć. Wszeli wchodzą do studia, ja czkawka piję. Straszna. Kurwa, 3 godziny. Chłopie, 3 godziny mnie czekało. Nie? I tak mówię, ja pierdolę. A ty jechałeś z Rzeszowa? Z Rzeszowa. Tutaj? No. I teraz zostajesz w Warszawie, rozumiem? Nie, wracam z powrotem do Rzeszowa. To gdzie ty trenujesz w Rzeszowie? Biegam. Biegam, a u trenera Mirka robię tylko sparingi. To teraz ten Ironman się szykuje. Czyli co, czyli ty w ogóle nie trenujesz sztuk walki? Trenuję normalnie u trenera Mirka, normalnie trenuję sport walki. A jak jestem dwa razy w tygodniu. No tak, no, ale jak jedziesz do Rzeszowa. A jak jestem w Rzeszowie, to 2 razy dziennie robię cardio, rano i wieczorem. Okej. Okay. Szacunek. Dobra, zacznijmy, chłopaki, od pytań, tak, nie? Pierwsze idą do ciebie, Szeli. No. Zaczynam od tego. Jaram jednorazówki. Już bardzo mało, ale jaram. Ale jarasz. Pytasz, czy jaram? Oczywiście, że jaram. Dobra, kolejne. Wkurwa mnie Bandura na swoich streamach. Nie, czemu? No, jest taki uszczypliwy. Przez chwilę powiedział, że on założył grupę na Twitchu i czego weźmiemy. Nie no, ale to jest piękne. Co-main event, ale kumple, nie? Kurwa, CS-ik tego typu. Ja nie... Może kiedyś będzie ten, jakieś zgłoszenia do Bungie. Słuchaj, stary, no możesz wysłać podanie, nie, no, wystąpić to... w jakimś twoje 5 minut, jak będzie. Straszysz wszystkie dzieciaki, już, kurwa, rozjebie was. Ja jestem takim nazwiskiem, że nie muszę występować w żadnych, kurwa, waszych, kurwa, zgromadzeniach ludowych. A. Ej, ty masz te? Brąciki? No. Na zębach? Pokaż. No, to już dawno. Mocne. Dobra, a co myślisz o tym, Bandura? No, bo ty, ja wiem, że ty masz różne zdanie na taki to temat. To jest dla mnie fenomen, człowiek. Nie? Fenomen. No, kurwa, człowiek orkiestra. Przypierdolić potrafi i pośmiać też. No i super. Teraz tak, Szeli, moja kondycja jest dobra. W ten moment tak. Na ten moment jest ok, nie to, co bym chciał, bo wiadomo, tych przygotowań było tyle, ile, ale jest naprawdę dobrze, nie?
Czyli dużo lepiej niż dwa razy dziennie kardio w Rzeszowie. Tak, tak. Plus jeszcze treningi. Jak jeżdżę do Warszawy, no to dwa razy dziennie robię treningi u trenera Mirka. Rano robimy technikę i wieczorem sparingi. Dobra. Bandura to mój najłatwiejszy rywal. Nie, no co ty, hopie. Kto był łatwiejszy? Oj, zawahaj się. Nie, bo tak, wiesz, przemyślałem sobie, wiesz, zrobiłem sobie taką retrospekcję tego, z kim ja walczyłem do tej pory. I okej, może jest najmniej doświadczony jako, jeżeli chodzi o samą walkę w oktagonie, ale też dużo trenował, tak jak mówił, gdzieś tam ze swoim ojcem. Ładnie pokazał się z Alanem, więc wydaje mi się, że po prostu jak na Frika to prezentuje, zwłaszcza stójkowo, dość wysoki poziom, nie? Dobra. Po tej walce jedynym zawiedzionym ziomusiem będzie Bandura. Tak, oczywiście. I cały sektor Bandzi. Zawiedziony ziomuś. Same to. Zawiedziony ziomuś. Dobra, Bandi, do ciebie pytania. Swój sukces zawdzięcza Multiemu. Nie. Jestem większy w sieci od Ginolda. Nie. Szeliga jest łatwiejszym rywalem niż Alan. Tak. Mam lepszą kondycję niż Szeli. Tak. Po walce znowu przyjebie 30 kilo masy. Nie. Wow. Ale wracając do pierwszego pytania, takie troszkę chujowe pytanie to jest. No. To jest mocno ogólnikowe, bo swój sukces przede wszystkim zawdzięczam ciężkiej pracy i wszystkim ludziom, którzy byli dookoła mnie, nie? Także odpowiedzenie nie jest teraz takie, o nie. Dobra, to ja ci... Okej, dobra, no to ja ci po prostu nie? zadam pytanie, bo w sieci pojawiły się zarzuty, że właśnie rzekomo przestaliście utrzymywać kontakt z Multim po zdobyciu liczb. Na waszych streamach, które na początku brakowało, nie mieliście żadnego kontraktu, NDA i tak dalej. No i jak ty widzisz generalnie tą sprawę, tak jak ją przedstawił też Konop z Multim, co tam pisali i generalnie to odejście wasze z YFL, jaki ty masz kontakt z Multim? To jest tak, jak bym te liczby wczoraj był, miał zero followersów i zero ludzi na Twitchu, a dziś bym miał zasięgi. To też nie działa tak, nie? Bo jakby my na nasz sukces pracowaliśmy dwa lata, nie? Bo ja dwa lata streamuję. Ja zaczynałem od średniej, kurwa, 30, 20, 15 osób, więc to też nie jest tak, że ja wczoraj nie miałem nic, dzisiaj mam wielkie zasięgi, nie? Więc to nie do końca tak jest. Na pewno nasz sukces pracowała cała grupa, bo było nas więcej. Zawsze w grupie jeden drugiego pchał. Multi, Mergani, wiesz, każdy z każdym działał, więc na nasz sukces pracowała grupa, ale przede wszystkim też pracowałem ja sam, bo nie wystarczy być w internecie, ktoś ci daje zasięgi i ty je utrzymasz, bo sztuką jest, wiesz, dostać szansę, pokazywać się i udowadniać ludziom, że faktycznie ciężko na to pracujesz, nie? My nie jesteśmy jak kurwa na przykład jakiś Team X, że jest ktoś, i nagle, wiesz, jest w jakiś... No, industry plant, tak. Industry plant, nie, bo to tak nie wyglądało, wiesz. Ja też ciężko przestreamowałem tysiące godzin w moim życiu, jakby, więc to nie do końca jest tak, nie? A co do tego wszystkiego, to powiedz mi tak, znamy się trochę, nie? Lat, nie? No, trochę. Czy sądzisz, że ja bym był taką kurwą, żebym kogokolwiek wykorzystał na zasięgi i go zostawił? No, ja na tyle, ile cię znam, a znamy się długo... No nie jesteś taką osobą. No nie jestem taką osobą, prawda? I to też nie do końca tak było. To jest taka narracja rzucona przez Konopa, bo nawet biorąc pod uwagę wypowiedź Michała Multiego, on nie powiedział tam ani słowa o tym, że no jednak chłopaki odchodzą z YFL, wykorzystali mnie na zasięgi i w dupę, nie? To tak nie wyglądało po prostu. No ale powiedz mi, ale Multiemu zawdzięczasz coś? Oczywiście, że zawdzięczam mu bardzo dużo, zresztą jak zawdzięczam jemu, zawdzięczam Merganiemu, zawdzięczam Ginoldowi, bo wszyscy na ten sukces pracowaliśmy. Wiesz, jak ja zaczynałem streamować, to ja na przykład Michała znałem już dużo wcześniej niż przed streamerką. No ty byłeś, wiesz... W czemu nie mówisz o Nexie i o Tuszol? Kurwa, bo gadamy teraz o YFL, a oni nie są w YFL. A, okay. Bo tak chcę... No dobra, przejdziemy do tego. Fajnie. Więc co, jeszcze raz na czym skończyliśmy, bo mi wszedł. O Multim gadaliśmy, że ty znasz Multiego. Tak, dużo, znam dużo wcześniej, więc jak ja zaczynałem streamować, to my baliśmy. Ludzie tego nie rozumieją, nie? Ludzie widzą tylko jeden punkt widzenia, nie? Jak my zaczynaliśmy, to byliśmy paczką ziomków, która po prostu streamowała, zajebiście spędzała czas ze sobą, a te zasięgi, to wszystko, co się pojawiło, to jest po prostu, kurwa, efekt uboczny tego. I nigdy, nigdy nie chodziło o zasięgi. To nie jest tak, jak, że wiesz, powiedziałem, o, przykleję się do Multiego, będę miał zasięgi, jak będę miał zasięgi, to się od niego odetnę, nie? No to co spowodowało, że wy nie macie kontaktu teraz? Słuchaj, wiele rzeczy miało na to wpływ.
każdemu z nas jest na pewno przykro. To, co się wydarzy, jakby, że w ogóle... Masz coś konkretnie powiedzieć? Nie chcę, nie, bo okay. nie będziemy nic mówili konkretnie, bo tak jak Michał sam zresztą powiedział, nie będzie poruszał tematów i tak dalej, zostawia to z szacunku do ekipy i do naszych, do naszej znajomości, że nie będziemy tego wyciągać, my nie chcieliśmy tego nawet wyciągać, więc nie będę mówił co i tak dalej, a wiesz, bo to nie na tym polega, po prostu cię to stało, jest mi przykro, że tak się stało, zresztą każdemu z nas jest przykro, że takie coś się w ogóle wydarzyło. Ja osobiście dziękowałem Merganiemu, Multiemu, chłopakom milion razy na streamach, więc ludzie mówią, byłeś, podziękuj, wiesz. Ja zawsze dziękowałem, zawsze byłem wdzięczny za to, że mogliśmy być tak zajebistą ekipą i YFL bardzo mocno wpłynęło na pewno mój rozwój w sieci i to jest niezaprzeczalne. Ja uważam tak, jest mi przykro, na pewno kibicuję Multiemu i zawsze może na nas liczyć, będzie kto będzie oglądał, zawsze jak będzie potrzebował pomocy, to może na nas liczyć, może zadzwonić, jeżeli coś się wydarzy, tak dalej, więc ma w nas nadal oparcie. No i co? Ja wierzę, w głębi serca wierzę, że przyjdzie taki czas, że razem usiądziemy na Discordzie i powiemy sobie, po chuj to wszystko było, wiesz o co chodzi, nie? Bo nie ma między nami, zrobić, nie ma między nami kwasu, nikt nikogo nie nawyzywał, to tak nie działało, nie? To w ogóle nie jest ten case. Wiesz, kto nas zaczął dzielić? Ludzie nas zaczęli dzielić, bo ani Multi nie był ofensywny, my byliśmy bardzo pasywni w tym, nie chcemy w ogóle mówić, nie chcemy, bo chcieliśmy zachować jak dorośli ludzie. Ludzie, kurwa, oczekują dramy w internecie, nie? A może kochają, kurwa, kwas, wiesz, tak. Teraz jest Nathan, kurwa, ludzie kochają, oni myśleli, że będą się wyzywać. To trwało, to nie było z dnia na dzień, to po prostu sobie trwało, nie? Czyli z biegiem czasu to po prostu... Z biegiem czasu to jakby, kurczę, wiele było prób naprawienia tego. To nie jest tak, że nie było prób. Było próby z jednej i z drugiej strony były próby naprawienia tego i chłopaki jakby wszystkie są świadkiem, że próbowaliśmy wiele razy. Po prostu w dziwnych, kurwa, dziwnie to po prostu umarło i co mam powiedzieć? No jest mi przykro, ale ja mówię, wierzę, że prędzej czy później usiądziemy razem na Discordzie i powiemy sobie, po chuj to. I będziemy dalej ze sobą gadać, nie? Także ja w to wierzę do końca. Jako ekipie ziomków, byłem ziomków, ja bym życzę tego, żeby się wszystko poukładało. No właśnie, Piotrek, co ty myślisz o tym, o tej całej sytuacji? Ja myślę ogólnie, że chłopaki z Bungie osiągnęli tak duży sukces w tym momencie i są tak poniekąd krystaliczni, że po prostu każdy z zewnątrz doszukuje się czegoś, żeby po prostu im jakby rzucić kłodę pod nogi, nie? A prawda jest taka, że no kurwa, czy Ginold, czy Bandura, czy Mergani, okej, może dostali boosta od Multiego, no ale ile jest ludzi w internecie, którzy dostali boosta i tego nie wykorzystali w ogóle? Więc chłopaki bardzo dobrze zagospodarowali czas, włożyli w to mnóstwo roboty. Mhm. Jak dla mnie, kurwa, no stworzyli własną markę i tyle, nie? Okej. No w sumie to prawda. To jest takie obiektywne moje zdanie. W sumie jest Bungie jeden z największych kanałów w Polsce. To, że Patryk jest moim przeciwnikiem, to znaczy, że teraz będę kurwa cisnął, bo ja też jestem jakby myślącym człowiekiem, też w życiu dużo przeżyłem i patrzę na wszystko zupełnie innymi oczyma, niż to robią widzowie, którzy widzą tylko kurwa jedno i czekają tylko na dramy, nie? Ludzie dostali wierzchołek góry lodowej, opinii i jakby zdania i przemyślenia, przede wszystkim nie Multiego, nie nasze, tylko Konopskiego, bo on sobie powiedział, że powinniśmy być wdzięczni, bo jemu się wydaje. Jak ja do niego napisałem, to on powiedział, wytłumaczyłem mu mniej więcej, że jest to krzywdzące dla nas jakby kanał komentarzy, który przed chwilą obalił Pandora Gate. Wiesz, ma bardzo mocne poparcie wśród ludzi. Na pewno, jeżeli coś mówi, to na bank tak jest, nie? No i wiesz, osoba... No ty tam Konopa mocno byś zajął. Zaspierda. Ja jestem... Mnie ciężko... ja powiem ci tak. Ja powiedziałem sobie, że się nie odezwę, ale ja zacząłem... Aż takie, kurwa, oszczerstwa, bo ja wiedziałem, z czym to się wiąże, nie? Ja wiedziałem, jaką wywoła reakcję taka narracja i dlatego się wkurwiłem do granic możliwości, bo aż nie wytrzymałem. My nie dostaliśmy szansy, wiesz, dostał jakiś statement, mógł do nas zadzwonić, mógł to zrobić, ale... Napisał chyba, nie? Do was. Napisał kto? Konop. Nie napisał, to ja napisałem do niego, dlaczego daje taką narrację. I napisał mi, na to wychodziło. No to wiesz, też mogę łatwo zrobić, nie wiem, z kogoś powiedzieć, ty jesteś taki i taki, a potem ci powiem, sorry, no to było krzywdzące, no ale wiesz, no na to wychodziło, nie? I dał nam pole na odpowiedź. Pole na odpowiedź dał nam takie, że następny film wyszedł po tygodniu, a przez tydzień my się mierzyliśmy z ogromnym hejtem, nie?
I ludzie bardziej zwrócili na to, co on powiedział, niż jakby trzeźwo spojrzeli na to, co tak naprawdę mogło się wydarzyć, dlaczego tak się dzieje. I pierwszym takim kanałem był Gimper i Revo, jak obejrzałem Zgrzyt, w którym faktycznie dwóch dorosłych chłopów usiadło i zaczęło to normalnie, jakby sobie to rozłożyli i o tym rozmawiać, nie? Wiadomo, tam powiedzieli, że ja się zachowałem jak debil, że wybuchłem, gdy było to niepotrzebne. Oczywiście, że było to niepotrzebne, ale po prostu wypięło mi kora maksymalnie. Gdzie od razu się z refleksja mnie naszła i napisałem do Konopa, mówię, no w sumie trochę przesadziłem, wiesz, sorry ziomek, nie? Potrafię się przyznać do błędu, ale powiedziałem mu, to i to było nadal krzywdzące i mogłeś się zapytać, nie? Więc no... Co zrobić? Jak do Konopa teraz podchodzisz? Nie wiem, ja mam tylko... Wiesz co, te kanały komentarzy w Polsce są takie, że warto coś poruszyć, wywołać aferę, na tym zyskać, a potem będziemy się martwić, nie? No. I jakby nie mam do niego problemu najmniejszego, bo nie znam gościa prywatnie. Przeciąłem się z nim może raz na fejmie, więc nie mam do niego problemu. No popełnił błąd, bo ja mu powiedziałem, że no nie popełniaj stary takich błędów, bo jak jesteś być, jak jesteś, uważam, najlepszym kanałem komentarii w Polsce, to warto byłoby patrzeć na niektóre rzeczy obiektywnie, a nie czasami gdzieś może po znajomości, albo bo mi się takie wydawało, wyroki. Bo wyrok dać na kogoś jest łatwo, nie? A wiesz, że, zresztą miałeś przykład Pandora, nie? Było coś o Disowskim, a ludzie zaraz jechali Disa, był Michał G, to wszyscy zaraz Graczola jechali, bo ludzie po prostu szukają kurwa pożywienia i tego, żeby komuś dojebać, nie? I uważam, że mając taką mocną, takie mocne community ze sobą, jakie on ma i jakie zyskał i poparcie ludzi, to warto czasami się zastanowić, czy nie powinienem czegoś jednak dopieścić. Trochę ważyć słowa. I ważyć trochę słowa, nie? Także no luzno, niech sobie działa, życzę wszystkiego dobrego. Fajny statement. Nie mam do niego problemu. Fajny statementik. Szeli, jak jesteśmy w temacie afer, to wokół ciebie też było sporo afer. Nie da się ukryć. No, nie da się ukryć. I właśnie ja bym chciał się tak spytać, jak ty na dzień dzisiejszy się w ogóle czujesz psychicznie, bo przez pewien moment dla ciebie była taka oranka w sieci, kurde, no mało osób by sobie z tym poradziło, nie? No, nie, no teraz jest zajebiście, wiesz. Mam wokół siebie kochających ludzi, którzy mnie wspierają. To jest dla mnie najważniejsze, na resztę się wyłączam. Przychodzę do roboty, robię swoje, wchodzę do klatki, robię swoje. To jest dla mnie najważniejsze, nie? A to, co sobie myślą ludzie, to już jest, wiesz, ich tam sprawa, bo tak jak mówię, no ja gdzieś jakby swoje zdanie na ten temat powiedziałem i każdy normalnie myślący człowiek w jakimś tam, nie wiem, może bardziej dorosłym wieku, bo to dzieci, to wiadomo, że one to będą wszystko po prostu, jak wiesz, jak stado owiec, będą szły za tym, ale no dużo ludzi gdzieś tam tak już po czasie zaczęło mi pisać, nie? Że, że faktycznie, że jak patrzą na tą sytuację już tak bez emocji, to po prostu życzą mi wszystkiego dobrego i żeby nam się wszystko ułożyło fajnie i tyle, nie? Okej, dobra. Na tej samej karcie walk jest Norman, z którym ty miałeś walkę. Ja bym chciał odpalić screena numer 12, bo na Twitterze zauważyłem taki wątek, w którym jest jutro face to face Szeligi z Bandurą, wykorzystując tej okazji, że na tej samej gali walczy Norman Parker. Ciekawy jestem, czy Norman i Jara przekazali ten hajs na trenera, któremu Piotr rucha żonę. I pytanie jest takie, czy ty coś wiesz a propos tego tweeta i chciałbyś się jakoś do niego odnieść? Wiesz co, ja już ten temat zamknąłem i powiedziałem, że już na ten temat wypowiadał nie będę i tyle. Okej, okay, czyli... Już nie ma po prostu o czym gadać, to jest już wszystko za mną, teraz się liczy to, co jest tu i teraz i co będzie. Okej, okay, dobra. Bandy, ja mam pytanie do ciebie, bo ty powiedziałeś mi na backstage'u, że Szeli się tobą inspiruje. Ta! Ja jestem ciekawy tego wątku. Była taka sytuacja, jak ja mu mówiłem na temat dymów na konferencji i tak dalej, powiedziałem Szeliemu, że wiesz, no mogą dorośli faceci czasami, wiesz, no usiąść dwóch wielkich chłopów i może być zgrzyt i może być tak, że wiesz, że się pokłócą na tej konfie czy gdzieś i Szeli ostatnio opowiadał na pytanie na storce i słyszę, gada moje słowa. No tak, nie, to jest prawda. Ale to jest prawda. Ale powiedzcie, jak dzisiaj płakaliśmy. Ale to jest prawda. Słuchaj, dzisiaj byłem w ogóle poszczany, kurwa, bo siedziałem z Ulfikiem i ty wyrzuciłeś posta, w którym napisałeś, cytując klasyka... Twoje słowa. Pracuję w ciszy, niech efekt. No tak, tak. No nie, ale to normalnie mówię. Ale nie, no normalnie mówię, bo Bandura mi zarzucał to, że ja dużo gadam, a mało robię.
Więc ja ogólnie też robiłem taki błąd zawsze, że ja pokazywałem wszystko to, co ja robiłem na treningach, kurwa, a potem każdy był na to przygotowany w walce. Dlatego teraz postanowiłeś biegać. Co to była za magiczna technika, którą rzucił Mirek Okliński, bo do dziś to nie możemy z moimi trenerami dowiedzieć. Jaka magiczna? To z beka, człowieku, chłopie, przecież. No jaka magiczna technika? Ale jak chcecie zadzwonić do trenera Mirka, nie wam powie, jak sobie radzę na sparingach z zawodowcami. Nie ma problemu. Myślisz, twoim zdaniem dobrze? Moim zdaniem bardzo dobrze. Okej. To nie było na serio. No weź, przestań. Dobra, ale jak już jesteś w temacie zawodowców, jak ty sobie radzisz z Pasternakiem? Bo wiem, że sparing... Ale jak sobie mam radzić? W sensie... No, jestem ciekawy, bo mieliście walkę, a teraz jak na sparingach, czy sprogresowałeś od tamtego momentu, twoim zdaniem? Moim zdaniem zarówno ja sprogresowałem, jak i Pasternak. Ogólnie ta walka jest zupełnie innej płaszczyźnie, bo jest w boksie, więc ja robiłem zadaniówki, które ja mam do spełnienia, Pasternak robił zadaniówki, które on ma do spełnienia w walce i tak wyglądały nasze sparingi. A tak bardziej bijąc się... On też ma w boksie, czy nie? Tak, też ma w boksie. Ale tak bardziej bijąc się, no to się biję na przykład z Trypsonem, biłem się z Mindą, ogólnie tam z takimi dużymi chłopami, no i uważam, że bardzo dobrze mi to wychodziło. No to elegancko. No, widzisz, to już Minda, Trypson, to już... No i co? Nie obawiasz się? A co to się obawiać? Normalnie wychodzimy. Nie, no wiesz, no, ja to jest tak powiedziałem. Czego nie straszę. Wiesz, to dla mnie, no, zawalczyć z zawodowcem, czy wziąć sparing z zawodowcem, to no dobra, to wystarczy wziąć. No, sztuka jest, nie wiem, wygrać na punkty albo serio się dobrze pokazać. Albo znokautować. No, to już wiesz, to ciężko. Albo czy jest szansa, ale jakby tak samo się ktoś pytał, mówi, no ale wiesz, no Szeli walczył z tym i z tym. Ja mówię, no dobra, no ale wyjść, zawalczyć i przegrać w pierwszej czy drugiej rundzie. Nie przegrałem. W drugiej rundzie. Pod koniec drugiej rundy. No, ale wiesz, o co chodzi. Albo na początku trzeciej. To wynik dla mnie, mógłbym serio powiedzieć, o kurwa. Co jest? O kurwa, ej, ochrona, o ja pierdolę. Co kurwa? Co ty tu kurwa? Nie zejdzie. Czekajcie. A człowiek z człowiekiem zawsze. Góra górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem zawsze. Co jest, no, kurwa? No to dawaj. Ja mam flashbacki jakieś. Ja muszę być na Twitcha. Musiałeś to... Akademia nie pozwoliła przyjść? Czy czemu nie przyszedłeś? Co ty pierdolisz, człowieku? Tyle razy, jak dzwoniłeś, że przyjdziesz, nie przyjdziesz. Ja muszę tutaj się angażować. Jest 10 ochroniarzy. Kurwa. 10 ochroniarzy. Ja, jedyny cel, który mam w głowie, to eliminacja ciebie. Dobra, puśćcie go dalej. Eliminować? Puśćcie. Ja jedyny, jak mam cel w głowie. Ja się czuję jak wczoraj na konfrontacji, stary. Zniszczenie, destrukcja. Twoja głowa miała nogi. Destrukcji... Z destrukcji ty się możesz, o tutaj. Ty nie wiesz, do czego jestem zdolny. Tutaj to ten zawiedziony komuś, tak? Tak, no może. Go wysyłałeś każdej dziewczynie i w tym serce. Tak. Jak się stresowałeś? No, zajebiście. Tak? No. Tak? No. Tak? No puśćcie. Puśćcie. Za wszystkie słowa od początku będziesz karany. Chcesz, żebyś miał... Tak, będziesz tak karcony, karany, że... Ale za jakie słowa? Za jakie słowa będzie długo się karany? Zobaczymy w walce. Jakie słowa? Jakie słowa? Od pierwszej konferencji, kiedy byłem na Fame 16, Piotrek Szeliga, prokurator, żeby ludzie wiedzieli, znalazł słaby cel, słabe ogniwo. Dlaczego? Śmiecie mnie banym, kurwa, wypierdalaj. Kurwa, nie rzucaj majkiem, tej. Dupę mu widać, uwaga. Ale nie rzucił cię w twarz. Nie chciał. W ziomusia chciał rzucić. Rzucił się w żół. Czemu? Dobra, jak ktoś mi to kurwa tupie, stary, nie? Ja nie wiem, co się odjebało, gościu. A czemu on od razu nie podbiegł? Tak, takim okręgiem, chłopie. Nie wiem, o co chodzi, ale na rozluźnienie teraz mamy telefon od widza. Dobra to było. Kurwa, w chuj random event. Nathan Marcel w studio, kurwa. Mam flashbacki do tego, jak on już kiedyś przyszedł do ciebie. Delikatnie na bombie. Bo kurwa spuch moc. No a moje oko byłego trenera personalnego i mówi mi, że tam delikatne soki muszą być. Halo, cześć, siemanko, jak masz na imię i skąd jesteś? Witam serdecznie, Adrian z Łodzi, pozdrawiam wszystkich trzech panów. Siemka, Adi z Łodzi, jakie masz pytanko i do kogo? A więc tak, no posłyszałem, już tam przewijaliście z Piotrkiem sytuację odnośnie tej dawnej dramy z rodzinką i mam tylko takie pytanko do Piotrka, ale nie, na spokojnie, bez żadnego tego. Chciałem tylko tak szczerze zapytać Piotrka, czy jest na pewno wszystko tam w porządku i już ma spokój i temat został już tak kompletnie wyciszony. Wiesz co, temat chyba nigdy nie będzie wyciszony, bo zawsze znajdą się ludzie, gdzie będą próbowali jakoś uszczypnąć, wiesz, dokładnie, ale ogólnie powiem ci, że jestem zadowolony, jestem mega szczęśliwy i jakby trzeba było zrobić to drugi raz, pomimo tego, że wiedziałbym, że co będzie mnie czekać, to zrobiłbym to drugi raz.
Znaczy, Piotruś, ja ci powiem szczerze tak. Cieszę się, że kierujesz się sercem, że ci się wszystko układa, że przewalczyłeś to, jak ludzie na ciebie wsiedli i byłeś hejtowany. Szczerze, stary mordo, szacuneczek za to, bo najważniejsze jest to, żeby być szczęśliwym i nie patrzeć się na to, co było. I życzę ci naprawdę szczerze wszystkiego z perducha jak najlepszego, żeby ci się to wszystko układało. I teraz mam jeszcze, panowie, takie do was pytanko. No. Jaka jest sytuacja, jakie jest wasze zdanie na temat tego, że zatrzymali tego Patusa Kawiaka? Chuj mu w dupę. No bardzo dobrze, nie, że zatrzymali. Oby trafił na cele ze strasznymi gitami. Tak. Wybiją mu to z głowy raz na zawsze. Jak słuchawki Jabra. Chuj w dupę i dwa wiadra. Szkoda języka i szkoda promować takiego gościa, więc nawet nie ma co z nim gadać. Jestem takiego samego zdania. Jeszcze mam, Piotruś, do ciebie taką prośbę. No? Że jak tylko będzie możliwość... To rozje Bandurskiego. Nie, no bez przesady, Bandi. Szanuję ciebie także. Żebyś tam Marconia pocisnął, wyjaśnił, żeby... No właśnie, był tutaj przed chwileczką. Był tutaj przed chwileczką, ale w eskorcie 15 ochroniarzy, więc nawet się nie chciałem z nimi szarpać, bo no szkoda zdrowia po prostu, nie? A nie boisz się, że zaczeka z cegówką? No niech zaczeka. To będę gotowy. Liczę na to, że jeżeli dojdzie do walki, to go po prostu zmiażdżysz jak robaka. No dajcie na gołe pięści. Tak będzie, tak będzie. Ale to ja bym tak chciał, nie ma problemu. Masz jeszcze jakieś pytanko, Adi? Pytania nie mam, a czy mogę kogoś pozdrowić? Proszę cię bardzo. Chciałbym pozdrowić moją ukochaną Agnieszkę, która jest właśnie w pracy razem ze mną teraz. I... Aga, wracaj kurwa do chaty, bo czeka na ciebie niezły ogier, co ci dzisiaj kurwa zobaczysz. Jest gotowy. Dzięki panowie serdecznie, nie zawracam gitarę. Dzięki, pozdrowionka. Dzięki, pozdrawiam. Kurwa, normalny telefon, nie? No, normalny, ja, ale... W szoku. No ale widzicie, na rozluźnienie po latanie. Coś jest nie tak. Ej, ale... Być, kurwa, ale dobra, ale co wy myślicie o tym, że Nathan tu się wpierdolił? Ja nie, właśnie tak, ja się w ogóle zdziwiłem, bo tutaj... Robię, żeby ktoś tu pierdolił, wiesz, to, bo to światła świecą i po prostu tutaj mało co widać. Ja też nie widziałem, ja dopiero tutaj. Jak podszedł, to dopiero wtedy patrzyłem, co to, kurwa? Góra z górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem tak. Co by o nim nie mówić, nie? To nawet show mocne, mi się śmiać chciało. Góra z górą się nie zejdzie. No. Trochę tak, Nathan, co by nie gadać, show potrafi zrobić. No, show potrafi zrobić. Show potrafi nie, no, zrobić. Z takiego hejtu i z tego, co tam na pierwszej konferencji swojej walki. Rzeźbi z tego, co ma. Rzeźbi z tego, co ma. Nie wiem, czy to jest mądre, wyzwałem wszystkich naokoło. Jest taki pomysł na siebie, tylko gorzej jak od kogoś, ktoś, nie daj Boże, tak jak, odpukać tak jak... na niego napadnie, to nie będzie wiedział, kto go napadł, bo tyle osób na wyzywał. No dokładnie. Także tak jak mówiłem, z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Tak tutaj przed chwilą zacytował Nathan, więc no, poczekajmy. Poczekajmy, no dobra. Ale jak już byliśmy w temacie właśnie tych afer i tak dalej, ja jestem Shelly, bo ja próbowałem znaleźć szoty. Jednak ja ich nie potrafiłem nigdzie znaleźć. To są szoty z twoich streamów z GTA, gdzie ty wraz z ekipą odgrywaliście różne sceny i tak dalej. Parodując tutaj Piotrka. No to parodując w GTA, to stary... W GTA to jakbym ci powiedział, kim jest moja postać, to... Powiem tak, jakby ktoś miał brać moje GTA do realnego życia, to by mnie już w internecie nie było. Ale no jestem ciekawy właśnie, jak ty się, Piotrek, zapatrujesz na to, że chłopaki cisną z ciebie beczkę i to w temacie też afer i tak dalej. Ale nie, to było bardziej... GTA. Słuchaj, to wiem, bardziej... że to w GTA, ale zacznijmy od tego, że to źle to przedstawiasz, bo nikt nie mówił, siema, jestem Piotrek. No, bo jakby odgrywaliśmy sobie między sobą, kurwa, w gierce różne scenki, ale nigdy nie było mówione, że to jest na przykład Piotrek, czy coś takiego. No ale generalnie każdy myślący raczej się myśli. Ale my sobie bekę robiliśmy, to nie jest też nikt na... No ja wiem, dlatego jestem ciekawy, jak do takiej beki wchodzi Piotrek. Kurwa, to się dzieje w GTA, zostaje w GTA. Zostaje w GTA, no stary. Nie, no kurwa, to jest piękne, nie? Że jakby, ja was próbuję, ale chłopy, ja patrzcie, ja wam wytłumaczę... Nie, czekajcie. Taki dystans do siebie. Ja to kumam, ale ja wam chcę wytłumaczyć jedną rzecz. Patrzcie, macie co-main event. Ja was, kurwa, próbuję podkręcić, jakkolwiek, ale... kurwa. Rzeźbie z tego, co ale a wy, kurwa, żeście są ziomki. Nie? Ale my pokażemy w klasce, za chuj sosu walczycie, co-main event, a nie tak, jak było do tej pory. Ja coś ci powiem, rzeźbisz temat, na przykład, który, jak wynikło to wszystko, ta afera Piotrka, to ja zadzwoniłem do niego. Czy nie wiem, czy zadzwonił do mnie, on chyba zadzwonił do mnie. Ja mu powiedziałem wprost, co o tym myślę. I obiecałem mu, że nie będę tych tematów poruszał, jeżeli będzie nasza walka na konferencji i tak dalej, bo to mu obiecałem i tyle. To, co myślę o tym i ja na ten temat, sądzę, Piotrek wie od samego początku. I tyle, no i niech tak zostanie, bo tak jak powiedziałem, no
Słuchaj, bo ty powiedziałeś tyle siana za walkę co-main event. Ja przychodzę, daję walkę, ja nie jestem, ja nie muszę się wyzywać, żeby robić sprzedaż i tak dalej, stary. Ja nikogo nie wyzywam, mam Piotrkę z Szelim, z którym... Próbuję was po prostu podgrzać. A sprzedajemy sektor w 2 godziny, gdzie żaden influ, który nawet się wyzywał, nie osiągnął czegoś takiego. Ale i Bandi, ja ci powiem lepiej, ja wiem. Ale ja ci powiem jeszcze lepiej. Najgorzej są ci, co się wyzywają najwięcej, a biją się mieli dwie lewe ręce. I to potem jest takie, kurwa, no fajnie się wyzywali, jest walka, pizda. Nie? I koniec. No nie podkręcisz, musiałbym je kurwa. Wybitnie musiałbym je wkurwić, nie? Ale a Piotrkowi chyba się nie chce podkurwiać ciebie. Nie, no kurwa. Ja po prostu darzę taką sympatią w ogóle całe Bandzi, że tak... Nawet by mi, kurwa, źle z tym było, żeby mu coś, kurwa, gadać i jakieś wypominki robić, bo... Ja mam na pewno sobie więcej do rzucenia, niż, kurwa, on. Chyba, że on ma jakieś tam swoje ukryte rzeczy, które... No, a masz jakąś taką rzecz, czym cię Bandura faktycznie kiedyś wkurwił? Tego Tomka, kurwa, jak mi nasyła na mnie. No, dobra, no musimy chyba w takim razie zadzwonić do Tomołka, no bo ja nie wiem. Czy Tomek to jest nietoperz? Tomek z Tuholi. Ale to jest nietoperz? Ale nie. Nietoperz to jest Tuholi, to jest Tomek z Tuholi. Okay. No dobra, no może... będzie mówił, że Hopie chce usiąść na mojego kutasa, człowieku. No weź przestań, kurwa, nie? No ale czemu ci to przeszkadza? Weź, Hopie, no kurwa, szanujmy się. Ale czemu? Czemu ci to facetem? No. No kurwa, jak chcą, niech to robią w czterech ścianach, ale niech nie wychodzą, kurwa, po prostu do opinii publicznej. Ale to jest stary... Czy jesteś homofobem? Homofobia. Nie jestem homofobem, w piździe ich mam, ale kurwa, po prostu, no... no po prostu nie. Wkurzałem cię za loty Tomka. No ja nie lubię po prostu takich, kurwa, odzywek w stosunku do mnie. Okej, okay, rozumiem. No dobra, jak już jesteśmy w takim temacie, to ja bym chciał teraz wprowadzić nowy format. No. Bo generalnie to jest format, że tak powiem, konfrontacja z widzami, tylko bardziej z komentarzami. No. I odpalmy screen numer 5. Ja pierdolę. Co tam będzie? Screen numer 5 to jest właśnie a propos tego ostatniego, że tak powiem, cage'a, w którym do ciebie dzwonił Tomek i Szeliga molestowany przez widza. Pokaz homofobii i nudy. Czyli odrodzenie flików w pełnej krasie. Czytaj do końca. Czy Piotr przepracuje w głowie tą traumatyczną sytuację, czy może jedynie zgrywał niedostępnego? Powiedz mi, Piotrek, powiedz mi, jak ty się masz do takich komentarzy? Wyjebane mam. No kurwa, czym się mam przyjmować? Jak ja bym tak wszedł na internet i zaczął czytać to wszystko, co o mnie piszą, to Hopie... To... No wiadomo, no ale jakbyś miał odpowiedzi na ten komentarz, że to jakby jest must have, musisz na to odpowiedzieć. No. W jaki sposób odpisujesz na ten komentarz? Że przepracowałem to w 100% i jakby jest mi, kurwa, z tym dobrze. I nie czujesz się zmolestowany przez widza. Nie czuję się zmolestowany przez widza, bo wiem, że to jest, kurwa, performance Patryka Bandury. Ale to ja tego nie wymyśliłem. Nie, ja tego nie wymyśliłem. Ale poczekaj. W Discordzie gramy w CS. Kurwa, to poczekajcie, po kolei, no. Gość wpuszcza tego Tomka, Tomek pierdoli. Ale ja nie widziałem. On mu robi nowe konto, kurwa. I zaraz kurwa, udaje nie poczekaj, chłopie. Czyli to nie idzie od tego, że Tuszol grał z Szelim i Tomomek grał z nimi. Albo wszedł na kanał i ja potem to po prostu podłapałem i może trochę wspierałem Tomka z Tuholi. No. Pozdrawiam serdecznie. Najlepsza była sytuacja, jak ktoś to wysłał do jego mamy, nie? Mm. Miał rozmowę z mamą, że dziewczyn nie sprowadzasz do domu, czyli jesteś gejem, Tomek, nie? Mówi, nie, żartowałem. A tam taki ołtarzyk z Piotrkiem. Ja o filmik dzwoni. Jak wyzywa cię na pojedynek w ogóle. No widziałem. Gdzieś już? A widziałeś. Ja pierdolę. Dobra, Bandi, teraz screen do ciebie. No widziałem, że się śmiałeś i nie chciałem pokazać. Screen numer 6 bym prosił o odpalenie. Ole. Dobra, podłączę prąd na jaja i będzie śmiech na konferencji. Czemu narzekacie? Bandura jest... Więc będą... Dobra, to jest... Te kurwa prądy to są taki... No przyjebali się o to ludzie. Nie, no umówmy się. No. To jest tak samo było... To było ogólnie tak, box stop. To też był z dniem dzisiejszym mega cringe, nie? Jak słyszę box stop, to aż mam ciarki. Ale z tym rażeniem prądem na konferencji, no wtedy to było śmieszne i dało mega boosta ogólnie, bo chyba wbiliśmy pierwsze 100 tysięcy lajków pod filmem. Więc to też był taki krok milowy, to rażenie prądem. Było spoko, śmiesznie, ale no, przeruchane już jest, nie? No dobra, no to odpalmy screen numer 8 w takim razie. Ja mu tam jestem? No tak.
Aha. Prawdziwe dymy to bandura z Ginoldem robią w naszym odcinku w najnowszym odcinku Bungie, kurwa, sushi z niemieckiego fiuta bandury. To jest fotomontaż. 50 km biegu. Tak nie było. Ze smakiem. Tak nie było. No, ale ogólnie ja mam wrażenie, no. Ale ogólnie ja mam wrażenie, że chłopaki robią specjalnie taki content. Kurwa, stary, wie co mój stary, jak ja powiedziałem, mój ojciec, jak ja mu powiedziałem, czy widziałeś odcinek i on spojrzał na mnie, mówi tak. Nie chcę o tym, kurwa, rozmawiać. Ja mówię, no dobra, mówię, no lekko daliśmy po bandzie. Mówię, okej, okay. Ale mówię, za babę się nie przebrałem, mówię, nie? Bo obiecałem ojcu, że za babę nigdy się nie przebiorę. Dlaczego Gino się przebiera? No to, no śmiesznie było. A co do coś złego? No wyobraź sobie minę Dagi, która wychodzi do mieszkania, stary, otwiera klucze od drzwi i widzi nas, jak robimy body sushi. A dwa, to wiesz, to było po prostu body sushi. To jest znane danie w różnych krajach. Zabawa nie przebrała, body sushi zrobię. Chciałem tego zrobić. To było zadanie od Parisa Platynowa, więc zostało wykonane, no. Ogólnie to mi się wydaje, że Bungie specjalnie jakby robi taki content na swoim YouTubie, żeby po prostu... Otwiera klucze od drzwi, kurwa. Żeby tak po prostu była tak, jakby się coś wydarzyło na przykład, nie daj Boże, to i tak ludzie będą to mieli w piździe, bo oni już robili takie rzeczy, że to, że wiesz, to co zrobią tam, nie wiem, za kulisowo, to już nawet nie będą na to zwracać uwagi po prostu. Chłopie, jakby wypłynęły nagrania, jakby, kurwa, kiedyś wypłynęły nagrania z backstage'u. No, to opowiadaj, że to jest w wywiadzie, no, opowiadaj, że to jest bardzo dobrze na film generalnie. Chłopie... Jakby to wypłynęło, to my możemy, kurwa, łódka i się pakować. Tak? Dlatego Alan, bracie, gumi, będzie tam trójka w leasing, obiecuję ci to. Obiecuję ci to, będzie kiedyś. Dobra, mamy kolejny telefon, odbieramy teraz. Halo, halo, jak masz na imię, skąd do nas dzwonisz? Dzwonię do was z Wielkopolski. Siemanko, jak masz na imię? Krystian. Cześć Krystian. Ja mam ogólnie dwa pytania. No? Pierwsze, w sumie trzy. Pierwszy mam do bandury. Okay. Czy sytuacja z maksymalnie już jest wyjaśniona całkowicie, że nie potrzebujecie już pojedynku między sobą? Nie, nie potrzebujemy. Okej. Okay. Drugie pytanie znowu jest do bandury. Czy ten special na 500 000 jest, to była tylko taka podpucha pod widzów, żeby nabić te 500 000, czy faktycznie o czymś myśleliście? Nie, no studia mówiliśmy, no miał być specjal, no i miał być to i finalnie zrobiliśmy tyle grubych filmów, że mogło być tym specjałem, ale no będzie ten specjał kiedyś, nie? Obiecujcie, że specjal na 500 000 serio wyjdzie, trzeba jeszcze chwilę dać nam czasu, bo pracujemy nad nim. Kiedyś to będzie na milion. Trzecie mam do Piotrka. Czy lepszy teraz ma flow z Arkiem Tańcurą czy z Amadeuszem Ferrarim ze względu na to, że no jakby jesteś w tej akademii Wilanowie, gdzie trenujesz razem z Amadeuszem. I dlatego pytam o to, bo Amadeusz jest pod skrzydłami, no można tak powiedzieć, Jacka Morańskiego, a wy w sumie się kiedyś tam bardzo nie lubiliście. Tak. I mnie to teraz zastanawia, jak to teraz między wami w ogóle wygląda. Wiesz co, Arek był moim przyjacielem i jest moim przyjacielem i nic tego na razie nie zmieni, nic takiego nie zrobił strasznego, żebym... Ale mało was teraz ostatnio chyba, mało, tak? Ale ogólnie mało nas dlatego, bo on mieszka w Krakowie, ja w Rzeszowie, do tego ja mam rodzinę w tym momencie, mam dużo więcej zajęć. A nie myślisz, że na przykład Arek się nie zmuł to na rękę, że was jest mało, bo na przykład po tych wszystkich aferach jemu jest na rękę, że na przykład mieszka dalej, bo na przykład w tamtym okresie mógł spaść na niego duża fala hejtu i... Wydaje mi się, że spadła na niego duża fala hejtu przez to, że postąpił tak, jak postąpił. Zresztą rozmawialiśmy na ten temat z Arkiem i ogólnie mam wystąpić u niego w nowym podcaście tam za jakiś czas, więc tam na pewno sobie wszystko wyjaśnimy. I konferencję dla szalonego? I powiemy widzom, jak to między nami wygląda. Jeżeli chodzi o Ferrariego, zawsze miałem z nim dobry kontakt, a teraz jak trenujemy razem i mamy ten sam management i tego samego trenera, to po prostu więcej spędzamy czasu razem i więcej gadamy, ale jakby ich konflikt nie ma totalnie jakby... totalnie mam to wyjebane, o, na takiej zasadzie. Ja już powiedziałem, że ja już nie będę wchodził w niczyje konflikty, bo zawsze ja wchodzę na całość w czyjeś konflikty, a później jak ja mam jakiś przypał, to kurwa mało kto po prostu jest w stanie stanąć za mną, bo się kurwa boją i hejtu i tego, że stracą tam jakieś współpracę i w ogóle, więc ja powiedziałem, że po prostu w żadne konflikty nie wchodzę, tylko żyję swoim życiem i tyle. Okej, okay, trzymam za dobrą walkę i wszystkiego dobrego. Pozdro. Trzymaj się. Gino, kurwa, przestań likować, bo widzę, siedzę na twoim czacie. Przestań likować i opowiadać ludziom te bzdury. A co zlikował?
No to już coś, już widzę, tu kurwa już prawie zlikował tu. Ale co? To jest specjal. Opowiada tu bzdury. Nie było nic, Ginold. Nic nie było. Kiedyś powiemy. Dziwne, dziwne. No ten specjal. A, no dobra, okej. Okay. Miał być największy box stop w Polsce po prostu narodowym, nie? Ale no, ciężko nam było w ogóle, to miał być specjal na 500 000, a ciężko nam było to zrobić, ponieważ wiecznie narodowe jest zajęte, a chcieliśmy zrobić box stop 2 z Ginoldem, bo wtedy Ginolda nie było. Zrobić takie na 50 000 osób, krzyknąłem box stop, baczność, kurwa, co jest. No i to miał być ten specjal, nie? Rozpierdol. No. Mega film, kurwa, stary. Super. Dobra, chłopaki, wy na nagrywkach trailera podobno się ze sobą gdzieś tam przecięliście i ty, Bandy, coś powiedziałeś do Piotrka. Tak powiedziałeś w jednym z wywiadów w ogóle, że gdzieś się przycięliście. Kurwa, przy worku. Przeciąć się, to znaczy... No dobno, że... Nie spiąć. No. Była taka sytuacja, no, ale że... coś tam ja gadałeś. To... Piotrka, bo się zdyszał po chwili. Tak. A sam kurwa zrobił później to samo. A słuchaj, do drzewki. Ale nie chodzi o to, że się przecięliśmy, tylko ja mówię, że ja się zaśmiałem, a operator podłapał bajerę i operator dostał opierdol. Co to operatorowi powiedziałeś? No bo ja też szyderę z niego robiłem, no. Wiesz, a operator to podłapał i zaczął też z niego szydzić. No bo szanujmy się. Jego znam już chwilę i to jest inaczej. Ja wiem, że on sobie tak pierdoli i jest okej, nie? A nie, kurwa, jakiś sobie operator, co ja go widzę pierwszy raz, człowieku, będzie mi pod nosem, kurwa, pierdoli jakieś głupoty. No ja, no ale... Trzymać tą kamerę, czy tam, co on tam trzymał, kurwa, i nagrywać, to chłopie będzie mi pierdolił pod nosem. A co się godą, co się godą? Coś tam pierdol, przygadawanki jakieś, powiedziałem mu, żeby, kurwa, zamknął twarz, żeby zdawał swoją robotą i tyle. No co? Bo ja go, ja będziemy było to, że ja z niego najwięcej łacha cisnąłem. I nawet będzie do mnie, ty, weź kurwa, nie? To się... Operator dostał, za dwóch dostał. No chciał się ja przeprosiłem pana operatora za Piotrka. Ja go, kurwa, mam w chuju. Ty nie umie, kurwa, jak przychodzisz do roboty, to się daj mi swoją robotę, a nie... Ale może wiesz, tak jakby znacie z sieci, może myślał, że może sobie ale co se może, kurwa, może to se, wiesz, iść do sklepu, kurwa, pożywca i sobie go wypić. Przed, kurwa... odcinkiem. No dobra. Bandy, ty miałeś sparring z Marcinem Wrzoskiem. Tak. Z Marcinem Wrzoskiem walkę miał Shelly. Tak. Nawet dwa razy. Jedną wygrał, jedną przegrał. No. A będzie trzecia, bo już gadaliśmy z Marcinem. Tak? No. Będzie trzecia walka. Trilogy. Ale jestem ciekawy, co Marcin ci gadał po tym sparingu i jak on się zapatruje na szansę w tej walce z Shellym. Twoje. Czy tak, no... Po sparingu z Marcina z moim powiedział, że no nie, no widać, że jestem bardzo mocno przygotowany. Sam Marcin powiedział, że kurwa jest mi ciebie ciężko w ogóle dojść i ciebie trafić i myśli, że no, że no to będzie wygrana po mojej stronie, bo jeżeli wiesz, Marcin miał problem w ogóle dojść do mnie i wiadomo, trafiał i tak dalej, to powiedział, że kurwa, no jest... przepotężny kamp, widać te efekty, robiliśmy na worku i mówi, że stawia w ciemno tutaj na moją wygraną, ale też powiedział, że w całej swojej karierze nikt nie kopnął go tak mocno, jak kopał go Szeliga. Więc powiedział, że no, walk ma mnóstwo i powiedział, że nigdy go tak nie kopnął, także no, dobrze, że walka jest w box box. No. Tak jakby... Ja się boję, żebym, kurwa, chopie, wiesz, z automatu coś nie odjebał w klatce, bo chłopie, bym się wkurwił, bym wyszedł... Ja pierdolę, ja marzę, żebyś mi zajebał Glowa, nie? To byłoby w chuj śmieszne. Reżyserka, bo cały czas prosi o telefon do nietoperza. O jest. Kto to jest? Nie, ja wiem, kto to jest, ale ja go... Kto to jest? A ja wiem, kto to jest. To jest to ten z telefonu. Od Grandiego, co tylko ja miałem ja nie mam, z nim. Ja nie mam numeru do niego. Ja miałem z nim... Ja mam. Ale ja miałem z nimi grać na RP. No to jak masz, to ale wyślij. Ale nietoperz coś tam się zaczął pierdolić. No zaraz. A mnie, to się wkurwiłem i powiedziałem, żeby spierdolali. Dobra, to już w takim razie wysyłamy i zadzwonimy w takim razie. To nietoperza? Ja pierdolę, skąd wy go zrespiliście? No bez kitu. Z proszę pokebola. Dobra, mamy. No i tak, ja sobie teraz muszę przejść... Ale było z tym nietoperzem, no jakieś takie kurwa, ale to... Ten... O, chyba ale... najbardziej cisnął no. Josefa? I było chyba coś. To, no, ten telefon na Heiligu chyba, nie? Na Heiligu. To był. To tak, to pamiętam, był taki. Znaczy ja ogólnie do tych chłopaków nic nie miałem, ale gdzieś tam zaczęli gadać, jakieś szoty mi ludzie wysyłać, że tam coś o mnie pierdoli. Ja sam, wiesz, ja w ogóle z Grandim dobrze żyłem i miałem z nimi grać na RP, bo mówili, że będzie jakby... no, że fajnie będzie, jak będę z nimi grał, bo będzie się to fajnie oglądać, bo ja też jestem taki dość...
przeróżny w takich sytuacjach, więc miałem z nimi grać, no ale skończyło się tak, że po prostu coś tam powiedział takiego dziwnego do mnie. Ja nie wiedziałem, o chuj mu chodzi i po prostu się rozeszliśmy. Okej, okay, reżyserka dostała numer, więc mam nadzieję, że zadzwonił i że będziemy mogli się połączyć, to pewnie przegadacie sobie to. Nie odbiera, ale cały czas jest dzwoniony. No dobra, dobra, dobra. Ja jestem ciekawy, no. Shelly, co ty myślisz o aktualnej formie Bandury? Zobacz, to schód ziomek jest kurwa... Kurwa, moim marzeniem byłoby kiedyś, zanim odpowiesz, moim marzeniem byłoby mieć te 125 kilo, no. Zrobić prawdziwą pozycję bokserską, taką jak kurwa robiłem, będąc tak utyty i kogoś pokonać, nie? Chciałbym być tak mieć taki poziom, że w takiej formie chciałbym kogoś pokonać, bo to byłoby śmieszne w sumie. Co myślisz? Co myślę? No? Włożył trochę roboty na pewno w to, no ale jak wejdziemy do klatki, to tam już się po prostu zweryfikuje ta ciężka praca, bo nie zawsze ciężka praca równa się efekt, nie? Bo czasami, wiesz, ktoś, jedna zależność w klatce może zrobić taką różnicę, czyli, że... Ja powiedziałem to ostatnio chyba w wywiadzie chyba Wrzoskiem, że ja swoją Piotrkowi daję szansę tylko i wyłącznie, jeżeli ja popełnię jakiś durny błąd albo jakiś totalnie przypadkowy cios, bo myślę, że na przykład ja technicznie i boksersko jestem level wyżej nad Piotrkiem i mojego doświadczenia. I tylko jakaś przypadkowa bomba może zaważyć o tym, że coś się wydarzy, nie? Ale na przykład ja mogłem schudnąć więcej też, nie? Ja po prostu chciałem mieć 105 kilo, bo Piotrek jest mniejszy, ma mniejszy zasięg rąk. Chciałem też być cięższy, bo to jednak 10 kilo w tej naszej dużej wadze, to serio robi różnicę. Jak już jesteś wyższy, masz dłuższe łapy i jeszcze jesteś cięższy, no to ta moc i siła ciosu na pewno dużo zmienia już, nie? I cała fizyczność. Jak z tym nietoperzem, reżyserka? Nie odbiera. Widzowie, no starałem się tutaj kurwa, połączyć. Kurwa, no piątek był, różnie, różnie mogło się wydać. A, to jak jest piątek, to oni już poszli, kurwa. No jest poniedziałek. A nie, jest, co jest co dzisiaj jest za dzień? Poniedziałek. Tak? No, ale może wyście mnie na początku poprawiali. Jeszcze, ja widzicie, może kurwa. Ja myślałem, że piątek jest. Ja się zajebałem też. No i widzisz. Opowiadajcie tym Black Friday. No i widzisz, kurwa, tak poszło. Dobra, chłopaki, zróbmy teraz waszego face to face'a. Zobaczmy. No, miałeś shota pokazać. Shota? No dobra, możemy puścić tego shota. To jest shot od Bandury. Tak, ja bym chciał zrozumieć tylko jedną rzecz. No dobra, no to dawaj. Puśćmy tego shota w takim razie. Na łebka, kamerka off. Nie na szczęście nie wkurwić. Ta gmina seraszuje, nikt tego nie patrzy. KM, pozdrawiam. Jarałeś teraz jednorazówkę. No, czasami sobie tak robiłem, ale wiesz co? Miałem coś takiego, że jak przełączałem między stronami, to wypierdalało mi kamerę. A czemu ty nie, po prostu nie będziesz jarał tych jednorazówek na streamie? Bo kurwa nie... To któryś raz, bo ja mówię tak, raz mówię, mnie strollowali, ale teraz mi wysłali shota faktycznie. Czemu ty po prostu nie będziesz se jarał, jak się wkurwisz, tylko nie wiem, czy ty się boisz trenera, czy gadasz, nie. Że nie jarasz, a może... Nie, ale powiedziałem? Że jarasz, że ale w dużo mniejszych ilościach, a nie chcę kurwa, bo tak sobie myślałem, że pójdę na face to face Bandurą, zaraz wypierdolą shoty, że kurwa Shelly jara. Masz pod korol dziś. Nie chcę teraz nie chują. Jednorazóweczka. Jednorazóweczkę tutaj, nie wiem. Gdzie ma Roma Kinga? Kupiłeś jakiegoś shita. Nie no weź stary. Ja mam taki prezent dla ciebie na konferencję, a ty mi taki shita dajesz, kurwa. Czyli ja nie kumam, czemu nie powiesz wprost, popalam, to ja ubiera. Wiesz, że popalam. Ale powiedziałem tak przecież. Ale gasisz kamerkę do jarania. Nie, nie, no ale... Ale to po co się ukrywasz z tym, jak mówisz? Po co się ukrywasz, jak mówisz, że jarasz? Nie, no nie, tylko po prostu ja ci mówię, że często jak altabuję i zmieniam karty... Ale ty altabowałeś, żeby zajarać. No co ty? No jak nie, no przyznaj się. No co ty? No przecież... Ej, zaltabowałem, żeby sobie kurwa zagrać na K-dropie, ale zapomniałem, że tam jest kurwa... No, stulejka trochę. Na ten moment. No dobra. No okej, okay, no ja myślę, chyba że tam był Bóg. Myślę, że tam Bushido tam było. Bóg walony. Bushido. Nie pierwszy raz. Pokaż mi to na kamerze. Gdzie to jest palone? No przecież tam ja nie słychać widzę. Jak... Jak słychać, chłopie? Co słychać? Może pierda, chłopie, puszczał Hunter. I kurwa było słychać. Mikrofon zbiera dobrze, a Hunter zawsze mi pod nogami leży. Nie no, a tak serio to mówię, że kurwa, z trzech jednorazowych dziennie zszedłem do jednej na 2-3 dni, więc... Piotrek, no. Jak ja ci powiem tak,
jak ty mówisz, że wtedy nie jarałeś, jak teraz słuchaj, jak jarasz, to ja tę jedną na trzy dni, to mi się nie chce też, wiesz, byś powiedział, nie, no. Chuj, zgasiłem kamerę, no jarałem, no głupio mi było przed widzami, bo zrobiłem streama ostatni dzień spalenia jednorazówek, ja nie mogłem z beki z tego ogólnie, nie mogłem z tego z beki, bo ja wiedziałem, że i tak będzie. Ale ja tobie trener też zabronił chyba, nie? Nie, nie zabronił mi trener, on właśnie mi powiedzieli, że jarasz, żeby, masz jarasz. Kurwa, jaraj, stary! Kurwa! Kurwa, Szeli! Mi powiedzieli właśnie, żebym kurwa nie odstawiał tego tak na rausz. No to ile pal dwie dziennie. Patrz, jak to kurwa śmierdzi, człowiek. Pal... No, kurwa, woda! Zjebałeś stół. Pal dwie dziennie. Kurwa, no nie chcę. Mać. Kurwa, no, ale ja nie chcę stary, tego robić. To ja gadałem z lekarzem tak, Szeli, najlepiej bym palił z pięć. No nie, to ja wiem. To 40, stary. Nie. Spokojnie. Kurwa, jeszcze cię zaskoczę w klatce. Dobrze. Tego, ja w ogóle się cieszę, że jestem pierwszym zawodnikiem, do którego Piotrek Szeliga przestał, ograniczył. Tak. Podobno, nie no, nie ma jej teraz. Nie no, ograniczał, no serio, nie no, widać, że, bo tu by już było... No tutaj jeszcze nie jarałeś, no, normalnie, faktycznie nie widziałem. Tak sobie jebałem cały czas, a teraz... jedyny zawodnik, dla którego ograniczył jednorazówki i jakby za to ja wiem, że w tej walce będzie grała główną rolę kondycja, bo ja wiem, że Bandura mnie nie znokautuje, a jak ja go nie znokautuję, bo kurwa... Ale kładłeś się po prawym wrzoska. Właśnie to nie jest to, ale to nie jest, że... 40 km. Ale to nie jest właśnie tak, że kładłem się, tylko zachwiało mnie wtedy po prostu. Ale to, ale to nie było, ale nie kręciło mi się w głowie, ale ani mi jego cięło. No wchodziły, ale kurwa, wiesz jak on był szybki, hopie? Ale dobra, ja ważyłem 101 kilo, człowieku, ja hopie nie wiem, ja... Ale był szybki, ale ja mówię... Teraz będzie inaczej. Ale mówimy o sile ciosu. Za walce z Wrzoskiem, tak kurwa w małych rękach. Ale nie chodzi o to, no... To zobacz. Mówisz, że cię nie znokautuje, a nie wiesz, jak mocno ja biję. Ale boks to jest zupełnie co innego niż K1. Tam jest też inna stójka. Inaczej się to wszystko robi. Nie no, rękoma bijesz tak samo, no, nie? No bijesz rękoma, ale tutaj skupia się tylko wyłącznie na górze. Więc nie, no... Kurwa. Ale co ma... Wiem. Co ma... To do tego, no... No ma dużo. Co ma pierwszego jutra? Dostajesz ręką, jak ręką tu w boksie i w K1 też dostajesz... Ręką, no albo nogą, no ale jednak dostawałeś ręką i tak. Kurwa, tak mnie znokautujesz, to będziesz pierwszą osobą, która to zrobiła, no bo nie mógł tego, rękami nie mógł mnie wampir dobić. No nie, każdy się z nich nokautował, nie? Nikt mnie nie nokautował. Nie, nokautował cię... Techniczny nokaut nie był czasem z wampira? Wampir cię znokautował, Wrzosek cię znokautował, znaczy, nie, teraz. Z wampir, nie, Norman Parker cię znokautował, tak. Nie, poddał chyba nam. Nie, tam mnie poddał, Norman Parker mnie poddał. Z wampirem rzucił ręcznik Kubiszyn. Ale byłeś o krok od nokautu. Ale właśnie, wiesz o co chodzi? Ja tutaj w tych walkach, okej, oni byli lepsi ode mnie, dobra, spoko. Nie, to nikt się nie ujmuje tak, że byli lepsi, tylko mówię, że znokautował cię. Gdyby no nie rzucił ręcznika, ale to mi byś... się nie kręciło w głowie, tylko ja nie miałem tlenu, kurwa, ja przegrywałem sam ze sobą, przez to, że byłem niewytrenowany. No tak, ale mimo tego jakbym miał tlen normalnie, na łeb, kopy i tak dalej i ale to, nokauty, ale, to mi, no. Ale mi to nic nie robiło, o to chodzi, że mi to nic nie robiło, tylko ja się męczyłem, kurwa, samym byciem tam po prostu. Ale nie mówi, że nic się nie robi kop od Pasternaka z tej siły w głowę, no to... to... Jak ja tam, chłopie, przetrwałem, ile tam miałem kolanów? Kto się liczył? 16? No tak, no ale... No ale dostałem 16 kolan i ja dalej stałem, kurwa, wstawałem normalnie. Ale 17 mogło cię już... No dobra, no mogło, no ale okej, no. Do tej pory nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś mi zajebał i mi wyłączył światło. Ja na pewno nie ujmuję też jemu siły ciosu, bo jakby... nawet powiedział mi Marcin, że... Wrzosek i zresztą moi trenerzy i wszyscy, że no, trzeba uważać. Zresztą w tej wadze, wiesz, umówmy się, Piotrek też nie jest z pierwszej łapanki, nie? No nie. To nie, ja wziąłem w pierwszą walkę in Afrika, wziąłem Alana Kwiecińskiego, gdzie uważam, stary to jakiś tam kadrowicz, K1, tak dalej. Wicemistrz świata w, wiesz, gość, kurwa, serio stoczył dużo tych pojedynków, bo pierwsza moja walka, nie? Ale uważam na przykład, że Piotrek jest też ciężkim przeciwnikiem, bo ja nie wyobrażam sobie walczyć ze słabszymi jakimiś zawodnikami, nie będę nikomu ujmował, więc jakby na pewno szacun. Ja wiem, że Piotrek na pewno mocniej bije od Alana, ale Alan jest dużo lepszy, był dużo lepszy technicznie, więc ja podpowiadam jej rozum, że to będzie łatwiejsza walka niż z Alanem, ale na pewno dwa razy bardziej będę musiał uważać na jego ciosy, bo ciosy Alana to, żeby mnie któryś zachwiał, to dostałem chyba z ja oglądałem walkę ostatnio z 15 ciosów w ryj i jakby ja w ogóle zapomniałem się bronić tam. Więc na pewno tutaj Piotrka ciosy na pewno będą ważyć, nie? Więc to nie ma co ujmować mu siły, bo... A która jest godzina w ogóle? Łączy ludzi. 20:56. To zadzwonią, że to trenera Okcińskiego.
No, ja bym chciał się do nietoperza dodzwonić, dlatego Bandy, ja mam do ciebie wielką prośbę. Czy ty byś mógł sprawdzić DM, czy nietoperz coś ci pisał, albo ten? Ja nie pisałem, mogę zadzwonić. Bo... No i baliśmy trochę, nie? Podobno go rozłączają, albo mi podaj jeszcze raz numer, może ja coś źle napisałem. Pocztę głosową ma. Ma pocztę głosową. Niepotrzebne w sumie. Rozłączają nietoperza jak coś. Tak mi napisał. Nie, już kończymy zaraz. Dzwoni teraz do mnie. Czekaj. Po pytanie, czy my byśmy mogli zadzwonić ewentualnie z reżyserki jakoś. Ona może ustawione. Halo? Jak się dzwoni do niego? No swojemu chcą do ciebie dzwonić, odbierz. Próbuję odebrać, ale mnie rozłączają. No właśnie, to ich rozłącza to jakby. Dobra, to podaj mi jeszcze raz ten numer. Może muszą, zapisz sobie numer, bo może masz tak, że... Jak że ja, nie odbierasz... Te numery ci wywołują. Tak, no ja też tak mam. Daj ich numer. Napisz mój. My musimy zadzwonić, wiesz, więc mi musiałbyś podać numer. Ale on będzie, no nie wiem. No, no czekaj, no wejdź w kontakt, no ale to jeszcze raz. Ale leak poleciał. Co? Kamera złapała ci. No, a? Co ty gadasz w ogóle? Ja zlikowałem swój numer też. Czekaj, piszemy. Pisz tak, 513. Jezu, ale fajnie, że tej czkawki nie mam. Ja pierdolę, myślałem, że... Dobra, wysłałem. No mam nadzieję, że teraz się uda po prostu dodzwonić. No tak, no to jest ten sam numer reżyserka. A co tam widzowie piszą? Że jest dzwonione, ale go rozłączają podobno. A ja jestem bardzo ciekawy tego telefonu. Mirka. A co byś chciał od trenera Mirka? Po prostu, nie? Tylko, jak to? Nie, no ja uważam, że Mirek to jest takiego, że... Myślę, że do trenera Mirka zadzwonimy w części Ferrari Coro, bo tam jest już faktycznie wątek z trenerem a propos tej szatni i tak dalej, tego stories. Tam Filipek też się odniósł w wywiadzie u Mateusza Kaniowskiego. Reżyserka, jak to wygląda z tym telefonikiem? O, będziemy się łączyć, zajebiście. No, proszę. Tak ci zatwierdziłem, kurwa, proszę. Wiesz, kurwa, dzięki panie. Zabędę chociaż. Dobry, witam serdecznie. Dobry, siemanko, cześć. Witam ciebie Piotrze, witam ciebie Patryk. Cześć. Witam, siema. Dobra, ja mam pierwsze takie pytanie do Ulfika, nie? No, co tam? Co ty, kurwa, chcesz? Tak, zaczynając od początku, bo sobie taką z chłopakami delikatną listę przygotowaliśmy. Uh-huh. I powiedz mi, kurwa, nie? No. Kto wpadł u was na taki zajebisty pomysł, żebyście brali 3 żarty, kurwa, z wykopu, gdzie siedzą tam 14-letnie nerdy, kurwa, internetowe, ja. Gdzie nikt tego nie chce oglądać jako pierwszy? Ja na ten pomysł wpadłem. Ale czekaj, ty czy Boxer, który cię ma na smyczy? Bo to jest takie pytanie konkretne. Wiesz co? No nie, no ja. No teraz ze smyczy spuszczony tak jestem bez, akurat. Bez trzęsącego głosu się tak, żebyś odpowiedział tak szczerze, nie? Nie, no teraz jestem ze smyczy spuszczony, no to ja to robiłem. Czyli Boxer nie, teraz ciebie nie obserwuje, nie pisze ci, co masz nie, mówić? Nie, nie, nie. Kagan jest ściągnięty i smycz też. Dobra, to mam nadzieję, że to się nie powtórzy, bo chujowo prowadzisz konferencję bez niego i kurwa face to face. Wiem, no, wiem. Do ciebie, Piotrek, jeszcze. Słuchaj, to co ty się spierdoliłeś do mnie, bo ja widzę, że ty mnie teraz obrażasz w internecie. Ja myślałem, cię obrażam? Mnie, kurwa. Co no, ty się spierdoliłeś do mnie, kurwa. Wyzywałeś mnie od konfidentów, kurwa, a co ja ci zrobiłem niby takiego, ty? A ja mam takie fręce teraz. Ja chyba w życiu nie powiedziałem do nikogo konfident, kurwa. Nie pierdol głupot. Chłopie, na C nawet, na słowo na C tam nie rzucałeś, kurwa, na streamie najebany. Co ty pierdolisz? Oj, najebany? No, najebany. Co ci tam mówiłem, że jesteś konfidentem? Ty jesteś, chłopie, ja no, w życiu, kurwa, do nikogo tak nie powiedziałem. Od czego się zaczął ten bif? Bo ja widziałem, że taki, kurwa, cwany byłeś do tego, żeby już opowiadać wszystkim. No to powiedz, od czego to się ale zaczęło, ja, no? Chłopie, sam nie pamiętam dobrze, bo to już było tak dawno temu. No, pamiętam, że miałem grać... To po chuj pierdolisz. To, no to dobra, chuj, kurwa, ty się za... Ej, po pierwsze, kurwa, trochę zmień ton. Ale po pierwsze zmień ton, bo jak ja, kurwa, ciebie normalnie mówię, to ty też normalnie mów, albo, kurwa... Ale, kurwa, bo ty się już, chłopie, ty już parujesz, tam ci, kurwa, z głowy para leci, co ty pierdolisz do mnie? Tobie z dupy para leci, kurwa, bo ty jesteś przetarty, człowieku. Ale co z dupy, kurwa, co ty pierdolisz do mnie teraz, ty? Ale co ty pierdolisz, człowieku, przychodzisz? Ej, no, kurwa, dobra, teraz, zawołali kurwa, cię. Ja się do ciebie nie spierdoliłem, bo to ty się do mnie spierdoliłeś, kurwa. Teraz gangstera, kurwa, zgrywasz fajtera wielkiego.
A ty kurwa taki jesteś, nie wiem, kozak teraz? Nie, ale co ty, ale chłopie, ja mam cię w dupie, człowieku. Ja mam, chłopie, nawet nie wiem, jak ty kurwa wyglądasz, kurwa, człowieku. Chubidzie. Pamiętam tylko, że była sytuacja, że miałem grać z Grandim kurwa w GTA. Ty coś kurwa powiedziałeś do mnie, chuj wie po co i dlaczego kurwa. Wkurwiłem się, powiedziałem, no że wypierdalam stamtąd, bo nie będę z takimi kurwa ludźmi siedział. I na tym się skończył temat, kurwa. A teraz, nie wiem, wykopują cię, chuj wie skąd. Zrespiłeś się kurwa w Abedendrym, człowieku. I pierdolisz głupoty jakieś. Tak się spompowałeś, kurwa. Ale ty weź, chłopie, ty spompowałeś się, człowieku, jak robiłeś pompki, kurwa, w garażu. No kurwa, na tobie chyba najwyżej, no mówię ci. Tak, ty sobie możesz pompki robić. Dobra, człowieku, chłopie. Nakręcasz kurwa beef, nakręcasz jakiś kurwa beef, jakieś kurwa dramy. Ja ci mam w piździe, człowieku, chłopie. Ale co ty masz mi w piździe? Ty nie mów, że ty masz mi w piździe, kurwa. Ale mam cię. Ja ci wyjebię w pysk, kurwa. No to zapraszam, kurwa, no to mi wyjeb w pysk i tyle. Ile ty masz lat, dzieciaku, kurwa? Ile ty masz lat? 30, kurwa. Ty wiesz, co ty, kurwa, mówisz teraz, człowieku? No ale co ty mówisz? Ja ze Słowikiem wódkę, kurwa, piłem. Ale co? Z kim? Ale co? Ze Słowikiem wódkę. Ja bym chciał walkę nietoperz twoją z Szeligą zobaczyć. Iż no powiem zaczę. Ci tak, nie wiem, czy ten krasnal by, kurwa, dosięgł do mojej ręki, ale to nie wiem, czy byłby sens w ogóle, bo to by było morderstwo, kurwa, po prostu w oktagonie. Tyle tak, kurwa, nie, nietoperz jest trzykrotnym wicemistrzem świata juniorów w tajskim. Ale co, ale mnie to nie interesuje, kim on jest, człowieku. Ja tylko mówię o sytuacji, która miała miejsce wtedy, kiedy miałem z nimi grać. On się do mnie spiął. Ale widzisz, spiąłeś się do... Ale kurwa, nie przerywaj mi, jak nie mówię teraz, ale, kurwa. Ale to ja mówię, czekajcie. Kurwa. Mówcie sobie po kolei, chłopy. Dobra, wpierw niech Piotrek odpowie. To jest moje pytanie. Mówisz, kurwa, przy dziesiątki tysięcy osób to oglądają, a ty, kurwa, od razu mówisz, że ja ciebie wyzywałem, że ja do ciebie się, kurwa, tam spierdoliłem. A nie, chłopie, a kto się do mnie spierdolił? Naskakuje, że zaraz, kurwa, będzie zebranie, kurwa, cyganów z całej Polsce i się, kurwa, spotkamy. No to dobra. Ty, ale wyście się pokłócili jakąś grę? Ja nie wiem. Ale co, człowieku, ja nawet nie wiem, o kim chodzi. To, ale właśnie to Szeli się spierdoli. Ale właśnie, to ty się tam nas sobie spierdalasz tutaj w tym momencie. Ale jak ja się spierdzalam, jak to ty mnie wywołałeś do tablicy, kurwa. Ja ci mam spiliście, człowieku. Ulfik cię wywołał, kurwa. Nie no, generalnie to wywołał czat. Nie. No to czat cię wywołał, kurwa, nie ja. Ja mam ci chłopie wyjebane. Ja nawet nie wiem, kim ty jesteś, człowieku. Że będziecie kogoś wywoływać, kurwa? Co ty pierdolisz? Pan drugi na ten Marcin, człowieku. Ja pierdolę. Jaki kurwa na ten Marco, chłop, ja sterdów nie napierdalam, nie mogę. Ja pierdolę. Dobra, nie topesz, masz jeszcze jakieś pytanko? Mam pomysł, Szeli. Możemy się spotkać, uklękniesz, przeprosisz pierścień, ja ci wybaczę. No na pewno. Już kurwa ja jestem miłosierny. No, dobra. Dobra, dzięki bardzo za telefon. Dobra. Trzymaj się, stary. Znowu ja będę zamieszany w to, bo ja dałem numer. No każdy przez telefon taki, kurwa, ja pierdolę, bez kitu. Mnie to tak wkurwia. Luz, ja się starałem o ten telefon, dostałem na start pocisk. Ale, mega luz. Ale kurwa, ja nawet nie wiem... Zrelował, brat zrelował. Sytuacja, kurwa, była, bo to... Ja ci mówię, ja miałem z nimi grać w GTA. Coś tam było, że on coś tam, kurwa, do mnie tak chujowego powiedział. To ja powiedziałem, że ja wypierdalam stąd, ja nie będę z takim gościem siedział. Jak się, kurwa, nawpierdalał jakiegoś kamienia filozofu, to nie chcę, kurwa, go wpierdala, nie przy mnie, jak się nie umie zachować. I tyle, i poszedłem w chuj. I miałem wyjebany, a to było, kurwa, z półtorej roku temu. I teraz odkopaliście to i chłop się spina do mnie przez telefon, człowieku. No Szeli, weź. Póki jesteś taki podkręcony, to dawaj, Bandi, zrobimy wam face to face'a. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, które jest co-main eventem Gali Fame Reborn 9 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie, to możecie kupować bilety na fame.tv. Bandura kontra Szeliga. Boks, małe rękawice. No warunki fizyczne po stronie Bandury. No tak jak patrzę, to gębkę włosów widzę. Jest gniazdko? Co widzisz w oczach Szeliego, Bandi? Nic, bo jest tak bliska, nie widzę. Nie, co widzę? No nic nie widzę, strach widzę. A ty, Szeli? Się śmieję cały czas z tej bili, nie rozśmieszę. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, to tak jak mówiłem, bilety na fame.tv do kupienia 9 grudnia Gala Fame Reborn. I nic, panowie. Dziękuję wam bardzo za ten panel.
Piąteczka Bandy. Bardzo ładnie prowadzisz, to nie słuchaj. No, jest zajebiście. Dzięki bardzo, dziękuję. Piotruś. Biorę dzika. Proszę cię bardzo. Nic, siadamy i zapraszamy za chwileczkę drugą parę, tylko sobie tutaj ogarniemy, tak jest, dzikulca. No i elegancko. Dobra, chłopaki są już chyba podłączeni, to chyba możemy zaprosić drugą parę, czyli Cornela Kororegela i Amadeusza Ferrariego Roślika. No wchodzicie, wchodzicie, chłopaki. Nie, wjeżdżacie razem tutaj, kurwa. Siema, Amadi. Siemano, cześć. Kurwa. Trochę syf, ale luz, nie? Jakby, kurwa, twoje śmieci, wiesz o co chodzi. O, kurwa, jest kurwa, jakiś outfitik. Ty, co to jest, kurwa? Ujebane, wiesz, Shelly, zajebał i jest rozjebane. Siema, Cornel. Czekaj chwilę, się ino wsadza to. Jo, siemanko. Jesteśmy już na wizji? Jesteście już na wizji. Siemanko. Cześć. Moi drodzy, jeśli chcecie zadać pytanie tej dwójce, to wysyłajcie SMS-y fame. I treść pytania i wtedy będziecie mogli się dodzwonić do studia. Chłopaki, zaczniemy standardowo od pytań, tak nie? Okej. Okay. A mogę tylko jedną kwestię, bo no, wiadomo, face to face się różnie może potoczyć. Mhm. Ja jestem w chuj fanem ogólnie, jakby, no, nie można zaprzeczyć, że jakby ja się też sugeruję, inspiruję mocno Amadim. I póki jakby ani się nie pokłóciliśmy, ani nikt nikomu nie zajebał, chciałem spytać, czy byś mi mógł swoje zdjęcie podpisać. Nie ma problemu? Pewnie bez zdjęcia jakieś kompromitujące. Nie, no to jesteś ty, jeden do jeden. Jakbyś mógł. No. Dla fana, no idol, podpisz. Skoro. Gdzie no? No. A jakby to jakąś aukcję poszło, to... Jak Amady naśladuje, pokażę wam. Czy on mnie? Nie, no to ty jesteś przecież, nie? Przynajmniej tak w szkole. No. A chujowe pismo masz ogólnie. To prawo lekarskie. Czekajcie, ale ja pokażę widzom. Ale pasuję do tej zdjęcia, dobra. Jest podpisany, chujowo jest podpisany. Generalnie. To robili to, czego brakuje w sumie nieogolonej piździe, tak szczerze mówiąc. Ale jakby to poszło na jakąś aukcję, to bez problemu, jakiś szermak czy coś? Tak, tak, śmiało. Stary, zarabiaj pieniądze, kurwa, na chore dzieci, nie? Widzę, że tobie też się przyda ta czapeczka taka, jak i Maciuś trochę. Tak, no. Wiem. Ale co, inspirujesz się Kasiuszem od takiej lata? Nie, no wiesz co, chodzi po prostu o to, że... Przygotowałeś się jak na sketch. W sumie fajnie, bo będzie performance. No, drugi ty pasut. Lubisz do sketchu chodzić, ostatnio chyba też byłeś. Bo się... Nie wiem, czy dobrze, że się witaliśmy, bo jak ty 20 dziewczyn palcowałeś tą ręką, to może niekoniecznie. Nie, nie jestem taki łatwy, natomiast... jak ja wyglądam. Nie wyglądasz na łatwego, wyglądasz na bardzo trudną osobę z problemami, ale mimo wszystko dajesz radę, no. Broda zobowiązuje. Jakby nie, no nie sugeruję się Kasiuszem. Kasiusz jest w ogóle w innej federacji, także nie promujmy takich osób. Natomiast jakby liczę się z tym, że będą mi wiatraki latać koło głowy i się przyzwyczajam, nie? Także... Znałem się, coś stary, ale jesteś zabawny w chuj, nie? Staram się, staram się. Wiem, wiem. No jakby, no wiesz, mam dobry wzór naprzeciwko siebie, także staram się jak potrafię. Ale ja najważniejsze się przygotował, wiesz, mało się przygotowuje. No nie? Tak, no. Dobra, chłopaki, zaczynamy od pytań, tak nie? Amadi, jestem silniejszy od Koro. Aha, w chuj. Ale psychicznie czy fizycznie? Generalnie silniejszy. Okej. Okay. Może być i psychicznie i fizycznie. Koro w trasztoku nie ma ze mną szans. Wiesz co, bo inaczej. W naturalnym trasztoku nie, ale jak sobie na chacie rozpiszę 100 tekstów, bo tam on jest freestylerem, chociaż freestyle się troszeczkę... Uważa, że jest pisankowcem. Na przestrzeni lat ewoluował i stał się bardziej pisankowcem, co nie? Więc co, no, wyuczy się 100 tekstów i będzie sypał jak asami z rękawa. Wiedziałem, tego się plus minus spodziewałem, nie? Że przyjdziesz, tylko myślałem, że będziesz miał ze 100 tekstów, a nie, że bardziej coś a la pasut, ale okej. Okay. Okay. No kurde, wiesz, no cokolwiek wolałem wymyśleć. Myślę, że w naturalnym tak, nie? W stylu, że spotykamy się na spontanie, rozmawiamy, to śmiało. Czyli w trasztoku. Może być porówno, no bo jednak to rzucie gumy, takie mlaskanie jakby rozprasza i to też zaburza pracę umysłu strasznie, nie wiesz? To jest potrzebny pełen fokus, pełen mental, także no zobaczymy. No dobra. Koro to mój najłatwiejszy przeciwnik od dawna. Od dawna? Czekaj, przed Tańcurą kto był? Błoński? Błoński. Kurde, porównywalny do takiej, do Tańculi, tylko nie wiem jak parter, chociaż kalafiory ma, no, ale wygląda jak typowy parterowiec. A w sumie ja go balał. Jak się bił, to sobie widziałem dużo high kicków tam szło. Mm. Tam raczej parterowiec to nie jest. No ale pak, chyba kto ma w ogóle we frikach takie uszy kalafiorowate. A próbowałeś odsłuchać swojego kawałka 7 razy?
Obija się uszy. A dlatego masz takie? Trochę tak, ale... ale ej, stary, ale a propos tego, tak, widziałem twoje bitwy freestyle'owe, jesteś dobry, ale kiedyś słyszałem twoją muzykę, kiedyś. No. I byłem, ryba mi cię pokazał i byłem strasznie zaskoczony, jak chujowa była, ale poważnie mówię teraz, nie żeby cię obrazić, tylko giga chujowa była. Uważasz, że zrobiłeś lepszy numer niż jakikolwiek od kogo? Inaczej, ja słyszałem, jak walczył z rybą, no. To nie wiem ile czasu to było temu, to wtedy ostatni raz słyszałem, miał jakiś nowy album chyba i sprawdziłem sobie jego muzykę i była giga chujowa. Wydaje mi się, że żadna tam piosenka nie byłaby porównywalna z tą, którą ostatnio nagrałem. Nie, no też na pewno nie w twoim guście, no wiesz, ja nie nawijam o spuszczaniu na cycki i że... I nie trzymałem też na klipach dziewczyn na smyczy, także to na pewno jakby może nie trafiać w twój gust, nie? Mhm. No jakby wiesz, też starałem się zawsze jakiś storytelling narzucić do tego kawałka, a żeby wiesz, to nie było jakieś takie, no nie wiem, że nie wiem, wziąłbym sobie jakieś 10 dziewczyn na klip w samym bikini, czy na przykład wziąłbym, nie wiem, jakąś osobę taką wyróżniającą się, nie wiem, nawet jakąś niskorosłą, nie? Żeby po prostu to było, wow, co to jest? No, ale wiesz, jakby... To szkoda, że się nie starałeś, nie? Bo była naprawdę chujowa. No, widać było, że się nie starałeś. Ty, stary, wiesz, jak jest... kurwa, chuj, dobra, jedziemy. No, dawaj, no, co nie, chciałeś powiedzieć? Zaraz to dam, zaraz. No dobrze, Amadi. Ej, bo nie, dobra, chuj, powiem teraz. BKS, bo on na przykład na mój temat może opowiadać milion rzeczy, co nie? Mhm. Bo ma o czym opowiadać. Ja na przykład co mam powiedzieć o nim? Nic, wiesz dlaczego? Bo jest kurwa nikim, nie? Chłop przez całymi dniami siedzi jak debil przez lata w pokoju, nie rozwija się, tylko kurwa freestyluje, rymuje sobie całymi dniami. Jestem najlepszy na świecie, stary. Wszyscy freestylerzy poszli w różne kierunki. Filipek, ryba, deszli. Chłop się zatrzymał kurwa w rozwoju, zresztą nawet teraz wygląda jak człowiek na D, z chorobą na D. Ale nic nie mam do tych ludzi z tą chorobą. Trochę tak wyglądasz, no. Okej, okay, no w sumie kropeczce. Mogłem pójść w ślady ryby i zniknąć z internetu, albo na przykład... Albo na przykład pójść w ślady Filipka i wejść do Freak Fightów, kurwa, jakbym, nie wiem, wszedł do Freak Fightów i dostał walkę za Madim, czaisz? To by był w ogóle hit, nie? No w sumie poszedłeś troszeczkę, no, ślady, no, ale nie, no do końca. Właśnie chciałem to nie do końca. Nie do końca, no. No. I mu zarobi. Bo oni się nie do końca, bo on z tobą przejebał. No do końca, tak. W wypadku. No, więc mogłem faktycznie iść w jego ślady. Mogłem jeszcze iść, kurde, w ślady Edzia, no. Który jakby poza tym, że jakby śpiewa dla 12-latków, to nic ambitnego nie robi, no faktycznie. TikToczek lata. Zresztą, no co z tego, że ja siedzę w pokoju, ty też siedzisz cały dzień w pokoju, tylko w Dubaju, no. Co za różnica, czy tu, czy tam. Wiesz, jakby Jacek mówi... Ale wiesz, Honor... że on może dużo o mnie Jacek opowiadać, mówi, a ja nie mogę powiedzieć, cytuję, mało mogę nie powiedzieć. Bóg, honor, Bóg, honor, ojczyzna. Nie zarymowałem ani razu do tej pory, to po pierwsze. A po drugie, u ciebie to w takim razie bardziej Bóg, honor, obczyzna, a nie ojczyzna, jeśli tam siedzisz głównie. Zresztą nie wiem, czy też Bóg, jak jesteś władcą piekieł, a honor... Ale to też jest sporo wersja demon, nie? No tak. No ale ty straciłeś dlatego władcę piekieł, jesteś teraz, skoro ty... Jedynym gościem, który ma piekielny przedrostek, że tak powiem. Może tak być. Był no bo to jeszcze... już nie jest władca piekieł. Stracił to? Stary, to że jakiś kurwa obcy facet, tak szczerze, jestem honorowy, więc po prostu się tak nie nazywam, ale wiadomo, że nim dalej jestem. To, że jakiś obcy facet pod koniec walki, gdzie zeszmaciłem kurwa typa, mówi, że to jest game over i że kończymy to, no to spoko. Może no ja no, ale... Stronę, ale w rzeczywistości mówialiśmy, że kto walkę wygra. No ja oczywiście wiem, że ją wygrałem z Łaszczykiem. No. A, no, widziałem na Topology, tak, jest. No, nie no, jesteś honorowy, więc faktycznie tego nie używasz, kumam. No, czyli tak jakby straciłeś to. Czyli tutaj ale jest na przykład, piekielna wersja. Ale na przykład jak z Wiewiórem miałeś walkę w K1, bo żeby nie było, że on sobie przeleży całą walkę, a nie uważam, że jakiś twój gameplan na Łaszczyka odbiegał w dużej mierze od tego, jaki ta walka w ogóle została poprowadzona. Mówisz, że jakby go zeszmaciłeś tam w jakiś sposób. No, stary, wycierałem podłogę. Czy bokserską? No. No w boksie w sumie też go trafiłem więcej razy, bo go trafiłem chociaż raz. A, no to... Albo dwa razy, więc było 50-50, ale no to jeśli chodzi o partner, no to co, no stary, jak jesteś woźną i wycierasz kurwa podłogę, no tak, ta, to no. W tym wypadku ja byłem znaczy, woźną, nie, no, to, Łaszczyk był mopem. To faktycznie, z tą siłą to faktycznie to się zgadza, bo Łaszczyk też chyba w ogóle cięższy był dużo o wiele, nie? No to jak myślisz, jakbyś sobie z Łaszczykiem poradził? Myślę, że na pięści po prostu. Raz, dwa. To widać. Czy raz, tak, dwa, wiesz. Myślenie twoją mocną stroną jest. Dobra, Amadi, kolejne pytanie mam do ciebie. Koro powinien ci podziękować za to, że ma w końcu walkę z kimś znaczącym? Nie. Jest... W sensie nie mam z kimś znaczącym walki, czy? Że nie powinien dziękować? Bo nie doprecyzowałeś. Albo ta guma zagłusza ciągle. Nie, no może tłumacza, stary. Myślę, że na czacie wszyscy zrozumieli. No ale dobra, fajnie, czat, specjalnie. Ale kurwa, nie, no jest ale, ale jest kurwa beka, ale jest beka, czuję cringe w środku. Nie? Ale okay, co, że próbuję być śmieszny? Tak. A ty jaki próbujesz być? Groźny? Naturalny. A co, naturalny? Tak.
Jak stary Trans TV, ja widzę, że znowu apteka weszła. No popatrz, stary, na swoje łapy. Pięknie odrobiłeś lekcję w domku, co? Milion tekstów sobie nie, no oglądałem po prostu. Spoko, może być to wersja sketchu. No dobra, okej, okay, to w takim razie może bez jakichś w ogóle tekstów, nic mam nie mówić, nie przygotowywać nic, tylko po prostu... Nie, no mówisz, dobrze się przygotowałeś, nie? Spoko, możemy w tej formie porozmawiać. W jakiej formie? W formie żartu. Okay. Dobra, ostatnie pytanie mam do ciebie, tak nie? Jestem gwiazdą intergalaktyczną. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, pytanie teraz, Karol, do ciebie. Jestem silniejszy niż Ferrari. Tak. Ferrari dużo gada, mało robi. No nie do końca się zgodzę. Jakby bardzo dużo gada i bardzo mało robi. Okej. Okay. Więc załóżmy, że tak. No, niech będzie. Ferrari jest łatwiejszym przeciwnikiem niż Edzio. No tu zależy, czy przyjedzie na konferencję, to raz. Ale to w sumie Teslą nie jeździsz, bo konkurencja z ksywą. Jest. Poczekaj. Wiesz co, tak, jest trudniejszym rywalem, no. Też zależy, wiesz, w jakiej płaszczyźnie by się toczyła walka przeważnie, nie? Dobra, i teraz tak. Ferrari jest i dokończ, a nie gwiazdą intergalaktyczną. Meteorytem. Z roku na rok zbliżającym się coraz bardziej... Coraz bliżej Ziemi w sumie. Okej. Okay. Dosyć ciekawe stwierdzenie. Jak się masz do niego? Nie, no, on jest kurwa pajacem. Jak jestem meteorytem, to będziesz warzywem po walce. Ja będę warzywem? Będziesz warzywem. Zachowujesz się kurwa jak pajac, a nie zajebisty kurwa śmieszne. Tak. Nie wiem, komu imponuje. Ty zapisz. Na bank 12-latki kurwa będą biły propki. Warzywem? Tak. A mogę to użyć kropką. Potem? Warzywozem. No właśnie. No. Ale w czym jesteś silniejszy? Tak z ciekawości fizycznie masz na myśli, czy jak? No, ciekawości, nie kurczę się, tylko pytam. Psychicznie, fizycznie. Okej. No. Ciekawe. Ale czemu będę warzywem po walce? Że co, że mnie tak podłączysz i co się potem stanie? Będę na wózku jeździł i mnie Gola wynajmie jako warzywóz, kurwa, mobilny i będę w gangu świeżaków jako lider grupy przestępczej jeździł? Czy co? Ja w ogóle też kminię takie te, bo ty tak właśnie się wpierdalasz z taką siłą. Nie wiem, na przykład... Kurde, no ale co by można... O, jak ci przyjebie soccer kicka, to zmienisz nazwisko z roślik na roślin. Coś takiego, nie? Też właśnie kminie w taki sposób, żeby to rzucać, tylko nie wiem, czy tam lepiej to wykrzyczeć, czy na przykład dodać jakieś chuju na koniec, czy coś takiego. Bo ty w sumie jakby z różnej strony to zazwyczaj uderzasz i też jakby kminie, jaki jest ten klucz tego wszystkiego, no. Nie wiem, na ile ty wiesz, Natana na przykład uczyłeś tego wszystkiego, no on jakby poszedł i tak w koniec końców w stronę szklanek, nie? No to wiadomo, to zawsze można zrobić. Przecież rzucałem szklankami. No tak, no dlatego mówię, nie wiem jakiego uczyłeś, bo on po prostu poszedł w tę stronę. No dobra, nieważne, no. Okej, okay, to jeszcze jest pytanie jakieś, czy to było ostatnie? To było ostatnie. Ja bym chciał teraz, chłopaki, przejść do tego, bo wy mieliście, no ty w sumie, Amadi, nagrałeś kilka storek na Koro podczas gali Fame Friday 1, z tego co ja pamiętam. I generalnie ty powiedziałeś na story, że na gali, na której ciebie nie było, to... Koro miał podejść do twoich trenerów i coś gadać, że ty jesteś napompowaną gwiazdą, czy jakoś tak generalnie miało to być. I, no i Koro generalnie na konferencji, na której wyście się spotkali, miał być poryty do tego stopnia, że podszedł podać ci rękę, bo wiedział, że coś, bo podobno coś wiedział, że wisi coś w powietrzu, co by mogło się skończyć źle dla niego. Ty tak to określiłeś. To w ogóle nie to, bo właśnie bo... Tutaj dwa wątki. Dwa wątki, troszeczkę, no. Bo one nie są ze sobą połączone. Raz, to zacznijmy od pierwszego. Jak miałem tą rozmowę z Boxdelem, nie? Nie pamiętam teraz, co on powiedział. On kiedyś coś powiedział... To Boxdel czy ja? Ty. Coś powiedziałeś, co mnie wkurwiło po prostu. Tak? W internecie, tak, ale nie pamiętam teraz, co, bo to było dawno. No to kurwa. No to... No szkoda. Później się spotkałem na żywo i sobie na ciebie patrzyłem. Byłem ciekawy, czy będziesz taki cwany, kurwa. I... Ale to nie było tak, że trener ci powiedział... Ale nie, mówisz o innym wątku. Mówisz, że ja mam na myśli... Tu mówisz chyba mówisz o konferencji. I podejściu, i podaniu ręki przez ciebie dla Amadiego. No odjebałem trochę faktycznie, no to prawda. Podałem rękę Amadiemu, a go nie znałem. Głupie zachowanie. Sorry. Nie no, chodzi mi o to, że wiesz, ja jak na przykład komuś tam pocisnę w internecie, to raczej później nie lecę się przypucować, nie? Wiesz, o co mi chodzi? No tylko pytanie, co Koro miał powiedzieć, bo ja tak naprawdę dalej nie wiem. Teraz nie, no nie powiem, bo nie pamiętam. To się nie dowiemy, ale wiesz, no odjebałem. I możliwe, że będę za to ukarany. Uważasz, że coś wisiało wtedy faktycznie w powietrzu, dlatego Koro podszedł? No tak. Na 100%, no bo ja się na niego patrzyłem agresywnie.
A nie, no taki, wiem, już przypomniał mi się. Nie powiedział, przepraszam cię, kurwa. Stary, wszyscy sobie, tam jest atmosferka, spoko, wszyscy sobie dają wywiady, a on na takiej przewózce, kurwa, chodził. Przeszedł tam, nie wiem, czy mnie szturchnął, czy nie, na takim kozaku. Co, kurwa? No tak. Ja cię szturchnąłem? Był, nie pierdol, że cię... Stary, co ty, dobra, kurwa, dobra, mówisz? Po pierwsze, idola by mnie dźgnął. Był tam mściwój, a że byłem trochę odpalony. Koro, to byś a że trochę byłem, wszejście, a że trochę odpalony byłem tamtego dnia, bo nie miałem humoru. To mówię tak wszystkich, że co on taki, kurwa, chyba w pizdę chce dostać, przewożony tutaj biega, co nie? No. Wydaje mi się, że wyczuł tą atmosferkę, bo się na niego trochę nakręciłem. Ale Koro nie wydaje się przewiezionym gościem, nie? W chuj. Nigdy nie widziałem takiego przewiezionego typa. To Teslu na konfę przewieźli, tak, i to jest faktycznie prawda, ale bez przesady, że cię szturchnąłem, no kurwa. Przecież nawet nie masz śladów żadnych. No, taczką cię przewieźli, kurwa. Jaką taczką? Taką, kurwa, gdzie się gnój wywozi, wiesz? A. No, umiesz narobić gnoju, to prawda. No dobra, no a wracając do tego wątku z trenerem, że Koro podobno nie, podszedł do trenera? Bo fake info, bo trener stwierdził, że łatwo go najebiemy. On nie chciał... spotkaliśmy się później na, nie wiem, na afterku. Powiedział, że nie jest nawet póki co zainteresowany walką i tyle, nie? Nic wielkiego się nie wydarzyło. No tak, 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 to akurat się zgadzam. Amadeusz faktycznie po prostu... trener tam powiedział, że nie, wyzywam jego rodzinę, wyzywam ich klub, że są słabi. Coś nawet, że Amadi chyba nie ćwiczy, że powiedziałem, co nigdy w życiu bym się nie odważył na takie słowa. Ale nie pamiętam już, co tam konkretnie mówił, zresztą jakby do mnie to nie doszło. I faktycznie, no Amadeusz po prostu zareagował impulsywnie. Dobrze nawet, że nie inaczej, bo ja nie miałem żadnej szczęki też na wywiady w razie czego. A była taka sytuacja, że on potem też jakieś, wiesz, nie wiedział, czy to jest prawda, czy nie, więc jakieś storki dodał, że nie da mi tej walki, że mogę sobie prosić, że on ma main eventy, a ja otwieram galę, także do takiej walki nie dojdzie i... Jest. Jest. No i właśnie, ja teraz jestem bardzo ciekawy. Przecież wtedy ja miałem, malowałem sprayem Rama Boxdela. Tak, był Friday 1 w Wrocławiu. I się widzieli i rozmawialiśmy na live'ie. Nie wydaje mi się, że było tak, jak mówisz, nie? Jak? Że ja ci nie dam walki, czy coś takiego, że takiego coś mówiłem, bo chyba nawet o walce rozmawialiśmy, bo chyba nawet na live'ie rozmawialiśmy o walce na żywo. No tak, chodzi mi na storki, które dodałeś jadąc na galę, czy jadąc w ogóle gdziekolwiek. To nie pamiętam, w chuj dawno to było. Nie pamiętam, co powiedziałem, więc nie będę kłamał. Okay, no. Ja wiem na pewno, że ty, Koro, w wywiadzie z Mateuszem Kaniowskim powiedziałeś, że na stories Amadiego, jeśli mówimy tutaj o storkach, było coś takiego, że właśnie wątek z tym sfaniakowaniem i że Amadi powiedział, że wozić się możesz, ale nie w jego środowisku, bo to jest szybko tam weryfikowane. I jak myślisz właśnie, o co mu chodziło, jak się masz do tych słów? Czy zostało to zweryfikowane przede wszystkim? Walki, czy coś takiego i pomyślał, że będzie wyrównana walka ze mną, bo jakby podobny poziom sportowy mamy, to wiesz, to po prostu sobie to ugra w jakikolwiek sposób, tak? No tak jak mówię, to chyba wyszło ze strony trenera Mirka. Można też w sumie zadzwonić zaraz do trenera, się dopytać, jak jest. Więc i by wtedy się wyklarował. Ja też w sumie oczekuję przeprosin, bo zostałem bezczelnie pomówiony. Jakby nie chcę takich nawet sformułowań używać, ale no jakby Amadeusz akurat miał zły nastrój, to nawet by może nie nagrywał storek, tylko podszedł i mi zajebał, jak to czasem miał w zwyczaju w różnych sytuacjach, gdzie jakby impulsywność... No, ale ten koleś ale ja nie wyzywał moją rodzinę, nie, nie wyzywał, dobra, tak nie dobra. No. Po pierwsze, to była tam motka, że ja obrażałem niby czyjąś rodzinę, że trenerów, no, ale... ale to było szybciutko wyjaśnione, że tak nie jest przecież, no. No, ale zanim było wyjaśnione, zdążyłeś nagrać storki, bo miałem już podpisaną walkę z Boxdelem. Okej, no. Albo prawie podpisaną. No prawie, prawie. Albo wtedy prawie. Znaczy podpisaną sprayem na ramię, tak. Ta. Dobra, odpalmy szota numer jeden w takim razie, bo generalnie o tej całej sytuacji z trenerem wypowiedział się Filipek, który był podobno w szatni i to było w wywiadzie z Mateuszem, więc pójdźmy tego szota i zadzwonimy po tym do trenera. Ja nie wiem, czy to w ogóle ciekawe jest, tak ciekawe. A, to jak do trenera to git. Wiesz, że Ferrari nagrał ilość storek na niego, że chce go bić, wyjaśnić? Ja wam powiem, jak to wyglądało. Słuchajcie, siedzę w szatni z Mirkiem Oklińskim i Mirek Okliński, słuchajcie, i słuchaj, cicho, daj mi wypowiedzieć. Już dzisiaj dostaniesz dużo atencji. Nowe fakty. Mirek Okliński mówi taki coś. Kurwa, ten Koro to dobry dla Ferrariego. Ferrari go najebie, a on jest, kurwa, dającą fajne konferencje. A ja mówię takie coś, a nie jest trochę za silny Ferrari na Kora? A on mówi, no i właśnie dobrze, nie? I tak dalej. I mówi, dobra, piszę to Ferrariego. I mówi, Ferrari,
Koro cię obrażał w wywiadach po walce. No, ja kwitłem, kurwa, ze śmiechu, nie? I nawet powiem więcej. Mirek mówi, dobra, piszę do Ferrariego, Ferrari, Koro ci obrażał matkę po walce, coś tam, nie? I mówi, nie, no dobra, tak nie napiszę. Miałeś tak informację, że było o rodzinie. Mówisz, nie, no tam ale powiedziałem, że szybko wyjaśniliśmy, tak? No kurwa, ale jak ostatnio była motka, że ktoś ci rodzinę obrażał, to się w niego wpierdoliłeś na ściance, stary, bezczelnie, więc mogłem skończyć tak samo i to wynikło wyłącznie z sytuacji, gdzie twój trener sobie wyczuł pieniądz, że można zrobić ze mną walkę, więc kurwa chuj przy farmazonie, jak... nie? I, no ale nie... No ale ty mój trener to nie jestem ja, jeśli on wprowadził mnie w błąd. Stary, mówisz, że masz najlepszego trenera w Polsce no, i w ogóle jakby no, i się jarasz tą tygodnie, osobą. Stary. No jaram się. Jaram się, jeśli chodzi no, o trenerkę. Się, a mówisz tak, jaram że się, jeśli chodzi o trenerkę. No, ciężko ci będzie powiedzieć, czy jest dobrym trenerem, czy złym. Przecież nie byłeś u niego na sali, nie? Ty też. Czasami bywam. Zajmijcie, ale na trening, czy po co? No, jak, na kawę, wiesz? Jak jest teraz właśnie z twoim no, trenowaniem, tak bym przypuszczał, no, że trenuję, potrzebny ale... kop motywacyjny, ponieważ z tego, co nawet trener mówił sam ostatnio, to że macie dość i jakby w ogóle, że nie ma już do ciebie siły, że próbował cię no. ściągać, a jakby rzadziej chodzisz na treningi. Hmm. No, no się... i co mam powiedzieć, no, no trener ma do mnie... Bądź naturalny. No bo generalnie, z tego co no. ja widziałem... Trener ma do mnie żal, że nie trenuje tyle, ile bym mógł, bo uważa, że gdzieś tam zaprzepaszczam swój potencjał, swoją szansę. No, no twój trener generalnie w wywiadzie powiedział, że ty straciłeś wolę walki, ponieważ zarabiasz za dużo pieniędzy i ci się w głowie popierdolił. Tylko, że właśnie to jest wyjęte po pierwsze z kontekstu i trenerowi się tak tylko wydaje, bo... dla niektórych ludzi to jest dużo pieniędzy, na przykład a dla mnie, w moim mentalu to są grosze. To ja właśnie w ogóle, chyba o to chodziło trenerowi. Ja w ogóle nie zmierzam w tą stronę i cały czas nie mogłem się skupić na treningach, bo się skupiałem na tych sposobach na zarabianie kasy. Jak już mam to wszystko pięknie, kurwa, ogarnięte naprawdę od A do Z. W sensie, że Helsi, czy...? Nie. Mam zajebiście ogarnięte, żeby koszę kasę, dobra. To mogę się skupić na treningach i tyle. I w następnym roku udowodnię swoją wartość, no bo nawet wygrywając z tobą, to i tak nic to u mnie nie zmieni. Będziesz po prostu przecierał na odbudowanie i tyle. No to ambitnie. Miał być Adamek, jestem ja. Ale nie, miał być Polak. No ale Polak obsrał zbroję, ty jesteś po prostu no takim nie, zastępstwem. Nie, Polak nie obsrał zbroi, nie? Po pierwsze. Tylko powiedział, że chce tyle pieniędzy, ile ty masz w garzy. Mhm. Gdzie jakby z tego, co mówiłeś, kiedy ty to mówiłeś, czekaj, jakieś 30 sekund temu, to są grosze. To się mogą wydawać, że to są duże pieniądze, ale to są grosze. Czemu temu, kurwa, nie sypniesz tym groszem? Zresztą nie miałbyś no ja takiej... nie jestem fundacją charytatywną. No to wystarczyłoby go odjebać w tej walce. Ale to trzeba by na trening pójść, nie? Nie, nie, nie. Kurwa, ty... Co ty się w biznesy wpierdzalasz, chłopie? No, jakie biznesy? Jestem, mówisz jestem, o pieniądzach jak, ale chyba o... zawsze powinno być równo, tak? Jeśli na przykład on daje 200 tysięcy, to dlaczego ja mam dać na przykład 700, załóżmy? No ja rozumiem, z jakiej kurwa racji? Ja rozumiem, o co chodzi. A później Adiemu, sędzia, a później Olin, sędzia to Olin Adriana w albo tym momencie jest mniejsze, wiesz, dla Amadiego, że Amadi to jakby Olin ma większą stawkę niż Amadi i no, jego wiesz, Olin to jest wiesz, kompletnie inny temat, przecież. Nie? Czy nie jest taki głupi, na jakiego wygląda, no. To jest sobie po prostu... przyjął formę pajaca, fajnie, przynajmniej ja będę mógł sobie jedną walkę odpocząć. Tak, no odpoczniesz sobie po tej walce troszkę. Nie, bo następnego dnia już lecę na Bahamy, stare. Okej. Okay. Od razu? 10 grudnia? Tak jest, 10, no bo 12 mam turniej na Bahamach, więc... Oczywiście... A masz bagaż rejestrowany, żeby sobie kulę spakować, czy nie? W boksie się bijemy, to raczej nóg mi nie połamiesz, co? Czemu w boksie? No chyba dogadaliśmy się. Dobra, chłopaki, mamy trenera Mirka na linii. Halo, halo. Halo, witam. Halo, halo, witam trenerze Mirku. Nie wiem. Ja mam takie pytanko do trenera. Tak. Jak to wygląda z tym Amadeuszem? Jak to jest z jego treningami? Bo trener... Dobry wieczór. Trener powiedział... Dobry wieczór. Cześć, trenerze. Cześć. Trener powiedział w wywiadzie, że generalnie stracił Amadi wolę walki i że przez pieniądze mu się w głowie pierdoli. No, powiem tak, że ostatnio na razie był na 5 treningach. Uważam, że do walki takiej, która jest za chwilę, powinien zrobić przynajmniej tych treningów 6. Dużo, dużo więcej. Więc ja po prostu, ja postrzegam to bardzo źle, no. No, okej. Okay. A ja mam takie jeszcze pytanie jedno. Czy trener by raczył mnie przeprosić za te słowa, które wypowiedział przy okazji mojej ostatniej walki, w które mogły się katastroficznie dla mnie skończyć, czy nie?
No nawet nie pamiętam, co to ja... To były słowa do Ferrariego, czyli jednego z pana podopiecznych, który no, czasem się tam zjawia ponoć, a mianowicie takie, że obrażałem mu matkę, że mówiłem, że jesteście słabi, gdzie nic takiego nie było, a była szansa, że to się skończy w ten sposób, że na przykład Amadeusz do mnie podbiegnie i mi na przykład zajebie. Nie, Amadeusz nigdy by tak nie zrobił, nie, to nigdy, porządny chłopak. Ale nigdy by tak nie zrobił od momentu już zrobienia tak dwa razy, czy jeszcze przed jak tym dwa momentem? Razy, raz. Nie, to no jak, to był w ten ogóle... Sadek i był jeszcze ktoś inny. Ten... Erik, no ale on nie pierwszy uderzył. W ogóle okay. Amadeusz no, to grzeczny chłopak, on by takiego, nic no takiego nie zrobił. Aha, okej, okay. czyli jakby po prostu nie należą mi się za to przeprosiny z pana strony, mimo że jestem stałym kupcem przez pośredników pana dziczyzny i po prostu dalej jakby będą takie myczki wdrażane, tak? Powiem tak. Ja żadną dziczyzną nie handluję, bo nie wolno handlować dziczyzną. Ja po prostu rozdaję znajomym, a nikomu nie... A to ja myślałem, że jak... Nie, bo jest... nie, to dobra, nie chodziło mi o jakieś mięso w ogóle i takie tematy. Ja myślałem, że pan jakiś udział w tych dzikach ma tutaj, co są, bo po prostu no jakby co chwilę tam słyszę, że dziczyzna zdrowa, więc czy to do picia, czy do jedzenia, no to wiadomo. Ale okej, okay, to już wyjaśniliśmy. Chciałem też spytać przy okazji, czy Delta Optical jest naprawdę tak dobre, że niby można znaleźć każdego w nocy, skoro Amadeusz ani w dzień, ani w nocy nie został ponoć znaleziony u pana w akademii ostatnio. Delta Optical jest doskonała. Nawet w nocy działa. A o, jeżeli chodzi o Amadeusza... No. Proszę? No, okej. Okay. Delta Optical to jest doskonała optyka. Tak. To działa w nocy, bo to są termowizory, są noktowizory, są lornetki. Ja nawet jak Amadeusz no, się opierdala, to go widzę. Nawet jak Amadeusza nie ma, to go widzę. Okej. No a co do Amadeusza, bo pan zaczął tutaj wątek i nie skończył? No nie, no nawet po 5 treningach cię rozwali. No tak, no jakby fajnie. A kto jakby wpadł na pomysł tej walki? Pan? Czy to wspólna decyzja była, czy co? Bo miał być Adamek, miały być jakieś szychy, a tu jestem ja. Bez talencie, no, które ma 2-0 i otwiera galę. Jesteś ogromna szycha, no. Dostałeś od Amadeusza taką propozycję, to znaczy, że zostałeś doceniony, więc jak zostałeś doceniony, to już jesteś szycha. Bardzo zostałem doceniony, na przykład jak Amadeusz był ostatnio na aferkach u Boxdela, to ze strony jego ani Boxdela nie padła ani razu moja ksywa. W kontekście tego, że to było 3 tygodnie przed następującą galą, jest to naprawdę świetny boost i jakby faktycznie powinienem być wdzięczny za promowanie mojej persony tą walką. No walka z Ferrarim to powinieneś mu pułgarzy swojej dać, bo on cię promuje. Okej, okay, no to... Słuchaj, Ferrari po 5 treningach będzie walczył, no może teraz zrobi jeszcze do walki Z2, więc będzie w wyśmienitej formie i... Porównując czyli trener jest pewny umiejętności Amadiego nawet po 6 treningach. Ale nie, fajterskich, no, nie aktorskich. Amadeusz ma bardzo dobre umiejętności i fajterskie, i aktorskie. Jedne uzupełniają drugie, także będzie ciekawa walka. Na pewno czyjaś z głowa spadnie, a myślę, że nawet po 5 treningach twoja spadnie. Okej. A ogólnie, no bo pan jakby zapoczątkował ten sport cały i w sensie w Polsce i te wszystkie gale. Pan tak szczerze kocha to MMA tutaj? Jakby wkłada pan dalej serce w to MMA? Ja ci powiem w ten sposób, że ja budowałem MMA przez 20 lat, robiłem pierwsze walki, no tak, pierwsze tak, gale, tak. Trenowałem pierwszych zawodników. Ja miałem nowotwór i po tym nowotworze ja w tej chwili, ja już nic nie muszę. Ja się bawię tym i ja tak naprawdę mam zawodników, którzy są amatorami, startują w walkach amatorskich, buduję ich karierę, chcę, no tak, żeby oni osiągnęli sukces sportowy, a jeżeli chodzi o po prostu friki, to się bawię tym, dlatego że ja już nic nie muszę, ja wychowałem zawodników UFC, ja trenowałem trenerów Mameda Kalidowa, ja wychowałem człowieka, który KSW, więc po prostu, jeżeli chodzi o miłość do MMA, to mój uczeń Kawulski powiedział, że
Mirek kocha MMA, ale na tym nie zarabia. Okej, okay, czyli stara miłość nie rdzewieje, tak podsumowując i dalej, pan ma to w sercu, jakby jest rygor, zawodnicy muszą uczęszczać do klubu, ćwiczyć, trenować ostro i jakby to jest najważniejsze, że jeżeli ktoś chce i faktycznie pokazuje, że chce, no to pan go weźmie pod skrzydła. Ja ci powiem w ten sposób. Ja mam coś takiego, że u mnie trenują rekreacyjnie, trenują zawodowo, trenują do walk amatorskich, do zawodowych i fliki. Powiem tak, zawodnicy... 17 razy. Zawodnicy zawodowi i zawodnicy amatorscy muszą się mocno przykładać. Nie mam wpływu na friki ani na rekreację. Dlaczego? No właśnie, to... dobra, okej, okay, przepraszam, tylko wejdę w słowo, bo właśnie mam pytanie odnośnie tego wątku, no bo jakby tam sam pan ostatnio skwitował w jakimś wywiadzie, że już pan nie ma siły do Amadeusza i tak się zastanawiam, jeżeli u pana jest też tak, że chyba była jakaś sytuacja, że ktoś tam nie przyszedł albo że miał przyjść i nagle dobra, to wychodzisz, bo nie trenujesz dobrze. To było chyba na EBEB, z tego co ja pamiętam. Możliwe, no i właśnie, ale powiem ci w ten sposób... Ale chwilkę tylko to pytanie zadam do końca, no. Dlatego właśnie chciałem spytać, czy jest jakiś realny powód, dlaczego Amadeusza pan dalej trzyma w klubie? Znaczy pomijając oczywiście ten powód, że jakby procent zgadza, że jest, że pod 10, że pisze 10 komentarzy pod każdym postem, coś... gdzie Ferrari. Nie, słuchaj, promocja daj też jest. Powiedzieć mi, ja jestem starszym gościem od ciebie. Pewnie, ja chcę powiedzieć, jeżeli mnie pytasz, to daj mi odpowiedzieć. Słuchaj, Amadeusz to jest taki gość, którego poznałem w ten sposób, że zaproponował mi, żebym stanął mu do narożnika bez przygotowania. Ja mówię, że to jest niemożliwe, bo ja nie staję zawodnikom bez przygotowania. On czyli mówi, nie będzie pana teraz? Słuchaj uważnie. Dobra. I ja mówię, a dlaczego ja mam stanąć ci, jeżeli ty się u mnie nie przygotowałeś? On mówi, ja dam serce, ja wyjdę, ja będę się bił. I ja powiedziałem, dobra, zaryzykuję. Zaryzykowałem i wygrał z Polakiem, ciężko znokautował Polaka. Więc ja powiem tak, ja wolę Amadeusza, który zaryzykuje i zrobi 5 czy 6 treningów, a wyjdzie i będzie się bił, aniż zawodnika, który po prostu niby trenuje, a po prostu później nie wyjdzie do walki albo się przestraszy i się podda. Amadeusz, mimo tego, że jest patentowanym leniem, to ma charakter do walki, ma serce do walki i jest po prostu zawodnikiem, który po prostu ma to coś. Po prostu okay, dobra, okay, umie no to... się bić i lubi się bić. Dobra. Rozumiem, dziękuję za... Chyba wszystkie wątpliwości odpowiedź zostały rozwiązane tak, tutaj. Nawet więcej, bo miałem jeszcze parę pytań, ale od razu tak padła odpowiedź na wszystkie. Dziękujemy, trenerze Mirku. Dobrej nocy. Za telefon i życzymy dobrej nocy. Cześć. Świetny gość, legenda w sumie. Powinni, jak legenda, są te kanały miała takie, historia prawdziwa czy coś takiego, to wiesz, powinno być o Mirku. Chyba, że już jest nawet. Nie wiem. Może jest. Tego nie wiem. Muszę to sprawdzić. Dobra, generalnie ty, Koro, powiedziałeś, że widziałeś kiedyś freestyle Polaka i Amadeusza. Znaczy, no tak, no tam przy ogłoszeniu jakby walki, jakby wiesz, tak powiedziałem, że chciałem przeciwnika na 7 liter, na literę F, znaczy 7-literowo ksywka, litera F, domyślę, chodziło mi o Filipka i że biorę w ciemno, a tu się okazało, że Ferrari jakby spełnia te normy. No tak, tak było, tak było. Ja bym chciał odpalić szot numer 2. Nie, to weź, kurwa. Dalej. Stary. No ja, bo jestem ciekawy. Nie chcę mi się tego oglądać jak po pijaku, kurwa, z Polakiem freestyle. Dobra, to wiesz, to freestyle to też... To tak to ja wszystko na spontanie. Ściągnę spodnie i mi obciągniesz, lecę tutaj, zrobiłem twój panienco dobrze, ona, czemu się pierdalasz? Pewnie na praktyce się rozpierdalasz, jesteś konfidentem, będziesz płacił alimenty, ale to nie będzie twoje dziecko. Jaki kurwa Polak, pierdalaj, bo dostaniesz tu w pierdola. Lecę tutaj. Procentowo. Powiem tak. Nie jest tak jednogłośnie za bardzo. Można nawet powiem głosami. No nie no, ale... No dobrze, ale to wiesz. Jest tutaj niejednogłośna decyzja Adi. Ale czy... Zabawa, ale jeżeli... Tak. No jeżeli ty wiesz, też nie jesteś z tego środowiska, to i tak zajebiście, że wiesz. Dałeś radę rymować i tak dalej, tym bardziej, no tak jak mówisz, najebany w chuj, nie? No. No, no to stary, to w takim, wiesz, w takich warunkach to też nie jest takie łatwe, ale myślę, że jakbyś się przygotował, to by coś było. No to tak jak właśnie trener wspomniał, masz ten charakter do walki, masz to serce, więc jakby to też są cechy pożądane we freestylu, bo też musisz chcieć to robić. Więc nie wiem, możemy się nawet my spróbować, nie? Ja myślę, że na konferencji... Podjąłbyś rękawice? No, ale kurczę,
mam sobie, jak to się robi, wypisuję sobie teksty i później przychodzę z wyuczonymi, bo to na pewno, a inaczej, na bank masz milion panczy przygotowanych i one się kleją same. Nie, no miałem tylko z tym, że wiatraki latały. A nie chodzi mi o mnie, chodzi mi ogólnie na freestyle. Wiesz co, no po prostu... Trzy pisanki robisz. Mimo, że to będzie kompromitacja, to się zgadza. Mimo, że to będzie kompromitacja i zostanę, to się zgadzam. Czyli na konferencji można zrobić taką bitwę wam? Niech będzie, no. Zajebiście. Dobra. Ale wiesz, to jest fajne, że powiedział na początku, że jest moim fanem i no, myślę, że niewątpliwie jest, bo wie o mnie wszystko, co nie? Tak jak ja mówię, no ja nie wiem, co mam o nim powiedzieć. Wiesz, freestyluję. Nie szukałem daleko, tylko odpaliłem po prostu Walla czy YouTube'a i się wyświetlało, nie? A powiedz mi... Wiesz, jakby gwiazdy świecą bardzo mocno. A ty, Amady, widziałeś jakikolwiek freestyle koro wersji Demon? Demon? No, ma... Takie moje alter ego. Jak wiesz, widziałem, wiesz, właśnie ten twój występ, że... Nie ty byłeś gwiazdą, nie ty byłeś władcą piekieł, tylko ja to też se tak pomyślałem. Zainspirowałeś się. No, kiedyś widziałem jego bitwy, w ogóle kiedyś lubiłem freestyle oglądać sobie. Strasznie mnie to śmieszyło, byłem fanem Filipka na przykład. Wtedy jeszcze chyba Kora nawet nie było na rynku, ile się nie mylę. Ale z czasem, jak to przeszło tak na bardzo pisankowe, to gdzieś straciłem w ogóle zajawkę na oglądanie tego, nie? Okej. Okay. No to dziwne akurat, że wspominasz o Filipku, mówiąc takie słowa. No jak byłem na jego bitwie z Wasabi w Szczecinie z Tombem, nie? No, no to to na pewno nie było napisane, bo... Znaczy, wiesz, znaczy, chodzi, że śledziłem sobie jeszcze i wcześniej, event, To był akurat rynek. Specjalny event rap battle'owy, który cechuje się tym, że jest napisany od A do Z. Okej. Okay. Natomiast, okej, czekaj, czyli co do tej ostatnio, walki... Ostatnio, że miałem okazję poznać Muflona, nie? O. Którego słuchałem, jak miałem, nie wiem, z 9 lat, znaczy słuchałem, oglądałem sobie te walki. To byś mógł tutaj poprosić o tipy przed kompą. Tak, no, możecie jakieś tipy rzucić, wiesz co? Okej, czyli z tą walką, chyba że chcesz to zrobić w pełnoprawnych warunkach, na jest na przykład tydzień po gali, po południe. Krakowie, nie? Wiem, dzisiaj dostałem taki telefon właśnie, ale, no mnie nie będzie, bo ja wyjeżdżam następnym, wylatuję. On 10 wylatuje. No. No dobrze, ale na konferencji, myślę, że, na będzie. Na konferencji możemy zrobić. Dobra, to okej, to zrobimy freestyle, fajnie. Dobra, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, to teraz odbieramy telefon. Halo, halo, jak masz na imię i skąd do nas dzwonisz? Cześć, mam na imię Ania i dzwonię z Wrocławia. Hejka, cześć. Cześć, cześć. Cześć. Do kogo masz pytanko? Do Ferrariego. No słucham cię, Aniu. To jeszcze mam pytanie. Nie wiem, czy pamiętasz, to było na imprezie. Pożyczyłeś kiedyś od mojego chłopaka 2000. Ile? Wątpię, bo rzadko pożyczam kasę. Nie sądzę, żebym przyszedł dwójkę, no ale nawijaj dalej. No i dzwonię z pytaniem, kiedy mu oddasz, bo go zablokowałeś. A kim jest twój chłopak? Mateusz. Nie zablokowałbym kogoś, od kogo pożyczyłem pieniądze. Zablokowałeś właśnie, dlatego pytam. Jaki Mateusz? No, nie chcę tutaj podawać nazwiska. Ale to jest kwestia chyba, żeby coś takiego to prywatnie najlepiej załatwić, nie? Wątpię, żeby na 99% takiej właśnie sytuacji nie było, ale daj 1%. Tutaj, prywatnie nie możemy. Zawsze, ale jest niemożliwym, żebym zablokował chłopa, z którego hajs pożyczyłem. To jest niemożliwe. No dobra, ja myślę, że wiesz, o co chodzi, więc bym cię prosiła po prostu... Ja nie wiem, o co chodzi. Ale gdzie to było? W Warszawie? Nie, to nie było w Warszawie. Nie, no to we Wrocławiu, tak? Gdzie to było? Gdzie to było? W Marbeli to było. Gdzie? W Marbeli? Tak. A to, po co by... to może nie pamiętać, bo tam chyba... Ale mówimy, mówimy teraz o dwa koła złotych czy dwa koła euro? No właśnie. Nie, złotych. Ale ty myślisz, to na wolę gada. Sytuacja nie ma... miała miejsce, a to po co w Marbeli by była dwójka potrzebna? Koła, że nie wiesz, która to jest. Po co w Marbeli by była dwójka potrzebna? Złotych. Ej, szczerze, wątpię. W Marbeli bym pożyczył... Z jakim cudem miałbym, kurwa, od kogoś w Marbeli pożyczyć kasę? Ale w Marbeli pożyczyłem, bo zadzwoniłem do niego, czy, kurwa, go spotkałem? Nie, pożyczyłeś na imprezie. My się tam poznaliśmy. Poznałeś go? Niemożliwe. No, niemożliwe. A z kim byłem? Nie wiem, z kim byłem. Z Mateuszem. Z kim byłem na imprezie? My byliśmy ze znajomymi. Nie, dobra, pierdolenia szybko. Nie, no, fake info. Brzmi to... Napisz do mnie na Instagramie, ale myślę, fake info na... Myślisz, że takie rzeczy to prywatne. Ja się do ciebie odezwę, okej? Okay? No, okay, tak najlepiej. Jestem prawie na 100% pewny, że... Tak najlepiej, bo ja tutaj nie mam potwierdzenia, a nie chcę też, żeby w stronę Amadiego leciały, że od kogoś pożyczył siano i tak dalej, gdzie może to no być... No dobra, no to ja tam się do ciebie odezwę i mam nadzieję, że tym razem odpiszesz. Tak, tak. Masz jeszcze jakieś pytanko?
Nie, chyba to wszystko. Powodzenia życzę chłopakom. Dzięki, pozdro. Może już nic nie pożyczaj nam, wiesz? Hej. Koro, ja mam do ciebie pytanko. Powiedz mi, bo ty w wywiadzie u Tejkwana powiedziałeś, że ta walka jest zagrożona. I nie wiadomo, czy do niej w ogóle dojdzie. I możesz wytłumaczyć, dlaczego i o co chodzi? Bo ja wiem, że w kuluarach się gada gdzieś o jakiejś kontuzji, coś takiego. I jestem ciekawy. No, wiesz co, właśnie jak to wygląda, bo Amadeusz, przed chwilą wspomniałeś, że walczymy w boksie, jakby po prostu z jakiego powodu? No, kurwa, no co, nie lubię się tłumaczyć, więc coś tam mi się stało i formuła, w której mogę zawalczyć, to boks. No, ale to nie znaczy, że się nie przygotuję i to nie znaczy, że z tobą nie wygram. Czyli będziesz zapierdalał przez ten tydzień? No, z pewnością. W boksie. No ale teraz na papierze macie zapisane jeszcze MMA, tak? Z tego, co ja rozumiem. Z tego, co jest aktualnie... Ogólnie z tego, co wiem, były negocjacje w kuluarach i z tego, co wiem, to się dogadaliśmy, no ale zobaczymy tutaj. No nie, no tak jakby, ja potwierdzam po prostu, wiesz, jakby nie wiedziałem, na ile to jest pewne, to jest bardzo, bardzo dobry pokerzysta, więc no zadzwonił do mnie Amadeusz z taką sprawą, no, że zrobił sobie kuku, tak? Okay. I to zrobimy sobie jeszcze na nagrywkach, więc to jest nawet na kamerze. Bo bez rozgrzewki byłem na nagrywkach, trochę świrowałem i za bardzo zaświrowałem. Okay. Że zrobił sobie kuku. Nie wiem, na ile to kuku jest prawdziwe. Kurwa, mam to spojebane, że ty co walkę masz jakąś kontuzję. To jest... No, co mogę dodać, że no... Fame ma całą dokumentację medyczną, bo o ile poszedłem do twojego lekarza... Z czym to się stało? Zaraz ci powiem. Poszedłem sobie do lekarza, zrobili mi rezonans magnetyczny. Fame chciał potwierdzenia, więc wysłałem im rezonans. Tam jest widać czarno na białym, czy coś jest, czy czegoś nie ma. No i jest. A mogę też tę płytkę? Tak. Tak, no bo to... Dzwonili do ciebie, ci potwierdzili, że faktycznie ich lekarz sprawdził jest, nie? Dla mnie to nie ma problemu, bo no... To no, nie ukrywałem od początku. W ogóle teraz? Lepiej niż myślałem. Okay. Tak? Hmm? To co, wracamy do MMA? Nie no. Czy się obsrasz? Wiesz, to nie chodzi... No bo wiesz, że w MMA byś dostał w pizdę. To nie jest kwestia Ale wiesz, że w MMA byś dostał w pizdę. Jakby jest kontuzją, tego świadom, czy nie? Łatwo teraz mówić, co mam ci powiedzieć, że no nie będę z kontuzją walczył no w MMA. Nie, dobra, ej, przejebałem trochę, bo faktycznie walczyć z kontuzją byłoby naprawdę nieodpowiedzialne. No nie, wyobrażasz sobie, że na przykład on by z kontuzją do Łaszczyka wyszedł, czy do Filipka, to trzeba by mieć jaja, nie? No, Amadiemu faktycznie zdarzało się wychodzić z kontuzją. No ale nie, no, ale jednak, nie ma co wychodzić, jak ktoś jest nie tak. Tak jakbyś miał anginę, to wyszedłbyś do walki i co, potem byś gadał o No dobra, ale anginę. Na przykład Bardenga też ma jakąś kontuzję nogi i wychodzą w boksie dlatego. Więc ja, no sorry, no dałem federacji jasno do zrozumienia, że no, nie jestem w stanie zawalczyć w MMA, bo mi po prostu zdrowie na to nie pozwala, więc albo musimy odwołać walkę, albo... Co ty masz w ogóle z czym jest ta kontuzja? Nie chcę się tłumaczyć publicznie z jakichś moich kontuzji. No to wytniemy 5 minut ostatnie live'a. Dam ci dokumentację medyczną, obejrzysz sobie to na płytce, z kim tam będziesz chciał. No i będziesz widział, to na czarno, na białym jest. Tam nie ma nawet cienia wątpliwości. Jest to całkiem poważna kontuzja, ale nie przeszkadza ale mi nie, w treningach gdzie cię boli? Specyfice gdzie cię bokserskiej. Boli? Nogi. Kurwa. Gdzie cię boli ta noga? W nodze. Gdzie cię boli ta noga? Czemu ci powiedzieć? W sensie... No jak kurwa, czemu nie możesz powiedzieć? Stary, masz ze mną walkę, zmieniamy formułę 2 tygodnie przed jakby... No, ale jeśli ja nie jest, wiem, zmieniona, jest zmieniona formuła, zmieniona. To wtedy faktycznie na jego rękę byłoby powiedzieć, nie? Bo ja nie wiem, to jest luz. Nie, z tego co wiem, to jest. Tak. Z tego co wiem, to jest. I walczymy w boksie. Tak. No to w udzie. W udzie. W udzie. Czyli kopnięcia muszą być wykluczone. A w MMA bez kopnięć? No bo wiesz, bo to też jest w ogóle kurwa przejebana sytuacja, bo akurat... MMA bez kopnięć? MMA bez kopnięć? Chyba tak. Co chyba tak? No, że chyba mogę, no. Po prostu nie mogę dostać kopa, no bo... Bo? No bo no, ale ona później... A jakieś zejścia przez kolano i tak dalej? Nie mogę dostać. To Polak nie mógł dostać kopa, a dostał, tak to można powiedzieć, ale wiesz, jakby to chodzi chyba o to, że ty nie możesz wyprowadzać kopnięć, tak? No, ale dostawać też nie mogę kopnięć, no. Wudo. Kontuzja wudy. Czyli MMA bez kopnięć wuda można by zrobić. To by się udało. Bez kopnięć w nogi.
Dla mnie spoko, ma bez kopnić w nogę. No, jest to jakaś inna formuła, a propos tej formuły... Bo mi chodzi tylko o to, żeby dostać kopa w nogę, nie dlatego, że się boję, czy walkę przegram, czy coś takiego, tylko mam później kolejne walki i mi się to po prostu znowu rozpierdoli. Ja nie chcę, żeby mi się to rozpierdoliło, bo... A czemu ty sobie tego nie naprawisz raz, a porządnie? Nie, to było naprawione, tylko przyjechałem na nagrywki i bez rozgrzewki coś musiałem wykonywać, a bez rozgrzewki to nie był dobry pomysł. No. Dlatego zawsze przed treningami jest rozgrzewka. No. No dobra, Koro, ty w wywiadzie powiedziałeś kiedyś, że jeśli ty byś miał walkę właśnie z Amadim, to wy byście musieli mieć jakąś intergalaktyczną formułę tej walki. No to jak już jesteśmy przy tej formule, to nie wiem, może się zaproponujecie sobie jeszcze jakieś inne rozwiązanie niż MMA bez kopnięć. Nie wiem, jakieś kurwa dodatki, łokcie. Znaczy tego dodatkiem typu, co tam jest. No wiesz, tu wszystko by było dodatkiem, jeżeli teraz mamy aktualnie same ręce są, tak? No ale co rozumiesz przez to pojęcie, że to jest intergalaktyczna formuła? Znaczy nie, ja tam to chyba opisywałem tak kompletnie freakowo, trochę pół żartem. Mhm. W jednej rundzie poker, w drugiej rundzie freestyle, w trzeciej rundzie boks, w czwartej rundzie K1, w piątej MMA. Mhm. Czy coś tego typu. Można by to pomieszać, ale tu już jest na tyle to pomieszane na ostatnią chwilę, że ja już sam nie wiem, co się dzieje. No bo akurat wiadomo, to jest inna trochę sytuacja, gdzie wiadomo, że przy dwóch ostatnich walkach ja mam jakieś zaplecze z capoeiry, macham tymi nogami, a Amadeusz jest w sytuacji, że czy to jest boks, czy K1, czy MMA, no to on ma stałą broń, tak? Którą muszę mieć ciągle w głowie. No tak. Nie wiem, co mam powiedzieć. No mam kontuzję, trudno. Sorry. Nie moja wina. Dobra, Amadi, trochę a ci rewanż w MMA robimy? Nie wiem, czy federacja się na coś takiego zgodzi. Dla mnie to nie jest problem, ale czy federacja się będzie chciała robić rewanż, czy ta walka aż tak zagrzeje? Ja nie wiem, ja ciebie w ogóle nie znam. Ja nie wiem nawet, ani tak, nie mam ani o co się do ciebie przyjebać, ani co na twój temat. No ale na storkach pojechałeś właśnie Koro, nie? To wtedy na tych storkach... No ale dobra, na niego... zostałem pod kogoś podpuszczony. To jest tak, jakbym przyszedł i no dobra, powiedział, że ktoś na ciebie nagadał. No wiem, no ale na konferencji na przykład no nikt cię nie podpuścił, to już sam, nie? Że czułeś, że ale nie, no bo wisiał no... i tak dalej. Nie wiem, o co mu chodziło, ale strasznie przewieziony był. Nie, no kurwa, weź, to był olbrzymiarz, bo odjebałeś jakieś kłótno, stary. Stałeś sobie, to nie wiem, czy... Ale... Nie stałeś, właśnie przyszedłeś. Myślę, no, wydaje, kurwa, że wszyscy odczuli to samo. Ty jak schodzisz z panelu, to chyba też jesteś mocno nabuzowany, jest energia, jest wszystko, jest show. To co miałem, kurwa, się skradać na czworaka, żebyś mnie nie zauważył, czy co? Zresztą to nie byłeś tam tylko ty, że po jakimś pokoju chodziłem... Amadi, patrz, kurwa! Tylko stary, tam było normalnie 20 osób stało, wywiady, wszystko, chodzę, wiesz, jest multitasking i się, kurwa, dzieje. To ciebie tam nie powinno być, bo nawet nie walczyłeś na tej gali, nie? Więc nie wiem, wiesz... Nie, mi się nie podobało jego nastawienie po prostu. Okay. I mnie wkurwił i tyle. No, nie miałem też humoru tego dnia i nie spodobało mi się, więc w sumie też nic takiego nie zrobiłem strasznego, nie? Przecież ani się do ciebie nie sprułem, ani nic. Przyszedłeś ten i cała energia zła prysła. A co ci z dniem dzisiejszym najbardziej nie pasuje w Koro? Ta czapka? Nie, powiem ci tak, ja jakby okej, okay, mogę docenić, że się przygotował, że robi sobie tam jakiś sketch i że dla niektórych to śmieszne. Nie robię niektórych sketchu, niektórych nie. No ale mi nie pasuje to, że ja go nie znam. Nie mogę nic powiedzieć, ani dobrego, ani złego na jego temat. Co mogę docenić, kurwa, że jest dobrym freestylerem? A jak przyjdziemy do samej walki, to nie ma żadnych szans. Starzy się z brutalną rzeczywistością, co nie? No w boksie jest faktycznie taka możliwość. Kurwa, stary, jaka to by nie była formuła, to by była brutalna rzeczywistość. Koro, a no czym tak, byłaby, ale niekoniecznie w moją stronę. Koro, czym cię Amady wkurwia? Najbardziej. Wiesz co, nie wiem, czy mnie wkurwia, no jakieś ale... takiego najgorsze cechy, zachowania, charakteru, które nie, to tobie nie pasują. To wymieniać, no ale jakby, wiesz, to też jakby prywatnie nie mam z nim żadnej relacji. Natomiast faktycznie... No ale chociaż pasuje... znasz moją postać medialną. Słucham? Chociaż znasz moją postać medialną. Co myślisz o nim? Generalnie w tym, co prezentuje w sieci i tak dalej. Bo nie znasz go prywatnie, ale z sieci tym, go znasz. Co prezentuje w sieci? No nie wiem, co on aktualnie robi, no... Co on robi, żeby mnie wkurwiać? No chyba nic konkretnego takiego, szczerze mówiąc, ale faktycznie są jakieś rzeczy, których bym się obawiał, bo jakby, no nie wiem, przykładowo to, co z Tańculą robili, że faktycznie ten trash talk jakby już wszedł na takie odpady zmieszane poziomu, wiesz, że tam jakieś prywaty były i tak dalej, no to faktycznie obawiam się na przykład z jego strony, że on mi wyciągnie jakieś brudy, bo no nie ukrywam, mam rzeczy, które nie chcę, żeby wyszły, dość poważne i dość na przykład takie, które wiesz, czy ja bym się z nimi źle czuł, no nie wiem, jakby, no nie chciałbym na przykład, żeby wyszło to, że płytę Tańculi na przykład kupiłem, raz też donata na przykład na Trans TV wysłałem, to, ale to w ogóle dychę tylko i to w momencie akurat jak tam Nathan pod kołdrę wchodził.
No właśnie Natana na przykład też zafollowowałem raz na Instagramie, to przez przypadek w sumie trochę, jak, bo chciałem komuś storkę wysłać, ale no jakby odjebałem też na przykład, jak byliśmy w Krakowie we wrześniu na tym hotelu, tam było, bo loże szyderców prowadziłem, no zajebałem herbaty wszystkie z pokoju, nie? No i na przykład wiesz, jakby on, dotarł też do tego, to po prostu nie czułbym się z tym okej, okay, bo bym musiał się z tym konfrontować. No i tyle, no wiadomo, Amadeusz też jest jakby człowiekiem, wiesz, no jak są jakieś afery, to on też tam zazwyczaj jest, dużo tego było, dużo zrobił, natomiast no co, no kiedyś to na pewno ujrzy światło dzienne, być może szybciej. To co zrobiłem? Wszystko, co zrobiłeś. Przejściutko, co zrobiłeś. Nie wiem, co masz na myśli akurat. Oho. Nawet to się skrywa, że jest Aferrari Roślik. To jest człowiek afera. Okay. I to jest wszystko. Kolejny. A jesteś tam faktycznie. Elpa, przed chwilą. Nie chciałbym komuś wyciągać brudów, to bardziej takie coś. Dla mnie możesz wyciągać, kurwa, co chcesz, co nie, stare. Ja jestem takim człowiekiem, że w życiu bym nikomu nie wyciągnął, że tańcula się wpierdolił w moją prywatność, to ja mu się wpierdoliłem w prywatność. I tyle. Okej. Okej, po prostu jakby nie chcę jakichś takich rzeczy tu poruszać. Wiadomo, wszystko będzie na Instagramie koro97, to najpierw muszę ustawić na prywatny. Na mnie co miało wyjść, wszystko tak wyszło nikomu. I wszystko, nie zrobiłem, nie zgwałciłem nikogo, więc śpię spokojnie, patrzę sobie w oczy, w lustro. Ale czemu ty mówisz takie rzeczy? Ja nawet nic nie powiedziałem konkretnie. Ale ja nie mówię, ja mówię ci tylko, że nie zrobiłem nic. Że nie zrobiłem nic. Powiedziałeś odjebałeś, w ogóle. Odjebałeś obronę. Nie, nie, no bo ja chodzi mi o to, że dla mnie... Chuj mnie obchodzi, co tam jest. Mhm. W ogóle w tym nic nie ma. No bo, ale chodzi mi, ale zmierzam, ale zmierzam do tego, ty. Że nic nie zrobiłem, co przegięło jakieś zasady moralne. A dobra, w więc takim patrzę sobie okay. W oczy spokojnie. W sensie w takim kontekście, czy jesteś zgodny, że... jesteś zgodny sam ze sobą. Zawsze jak były jakieś afery, to nie miałem żadnego problemu się w nich udzielać, bo wiedziałem, że one mnie nie będą. No dobra, okej. Bo ja taki nie jestem i takich rzeczy nie robię. Czyli okej, czyli z tym, że... A co do tańculi, no to stary, jak on mi się wpierdala w rodzinę i wpierdala się w moją prywatność... Nie, to obustronnie było niepotrzebne. Nie, on to zaczął. Jeszcze zakłamuje rzeczywistość z jakimiś podatkami, gdzie nawet tutaj żona pana Rafała Pasternaka potwierdza, że leci w chuja. No to sorry, stary, zaglądasz mi w prywatność, to ja zajrzałem jemu w prywatność. Okej. Okay. I tyle. No dobrze, więc czyli... tobie nie zamierzam. Czyli z tym, co powiedziałeś, to po prostu chodziło ci po prostu, że nie masz nic, że co przekroczyło granice moralne, a nie, że ja powiedziałem, że mam wszystko, co zrobiłeś, a ty wyjeżdżasz z jakimś gwałtem, że nie zgwałciłeś nikogo. Chodzi mi o to, że nieważne, co byś miał, to nie zrobiłem takich rzeczy, za które... internet by mógł mieć do mnie pretensje, albo ja bym mógł się czuć no dobra, samym no, sobą. Okej, okej. W ogóle wszystko na mnie, co już wylazło, to wylazło 1000 razy. Stary, ja tyle gal przeżyłem, że to jest jakieś pierdolenie, że coś w ogóle na mnie masz. Znaczy jest po prostu na przykład taka rzecz, kurde, no nie wiem, to już wiesz, jakby ludzie ocenią, czy to dobrze, czy źle, że tak się stało. No natomiast dobra, jest to coś, co jakby odbija się teraz na całej branży w ogóle, w ostatnich dniach, więc no zobaczymy. No, ale wiesz, czas na ten nowy też jest ograniczony. Ile mamy czasu? No jeszcze chwilę mamy. No, co konkretnie? No, ale ile tak plus minus? No, kurczę, ile czasu potrzebujesz? Z 10 minut. To będzie. Kurwa, to jest 15. Dobra, to już na Instagramie no. koro97 będzie wszystko. Wyjdę stąd bezpiecznie i wtedy... Wrzucę. Rozumiem. Dobra, ja bym chciał na koniec zadać ci jeszcze jedno pytanko, Koro, bo ty powiedziałeś w wywiadzie, że w potyczkach słownych wygrałbyś z Natanem. Podbit, czy... Nie, generalnie, że w potyczkach słownych. Leosi. Kurde, no jakby jest to dość skrajna persona, to prawda. No. Która na mój temat też już zdążyła coś przyfarmazonić. No jakby no taki ma sposób na życie, no i co? Przykra sprawa, ale... Czy możemy reżyserka zadzwonić do Natana na sam koniec? Bo jestem bardzo ciekawy tej potyczki słownej. Wiem, że Natan tu się dzisiaj pojawił, zespawnował się to randomowo. To nie śpi w ogóle pod tym studiem? Nie mam pojęcia. Ale no zespawnował się tutaj, więc ja bym zadzwonił teraz do niego przez telefon, zobaczył, czy w ogóle odbierze i ewentualnie sprawdził potyczkę słowną. I teraz tak, Koro, co ty myślisz właśnie o tych odklejkach Natana?
Co myślę o odklejkach na... No, czy uważasz, że to jest 100% tak jakby wykreowana postać? Czy on faktycznie, nie wiem, potrzebuje jakiejś pomocy albo coś? Kurczę, wiesz co, no nie wiem, no jest to rola. Jakby też z dnia na dzień się to zmienia. I myślę, że w dużej mierze jest to rola dość ryzykowna i tyle. No jakby miał tutaj nauczyciela dobrego. Znaczy dobrego, jeśli chodzi o wyskillowanie tego, no jakby... to Trans TV myślę, że go zboostowało mocno i korepetycje i tyle, nie? No i zobaczymy, jak to się potoczy. Ta Amadi, co sądzisz o Natanie? I właśnie, o tym, co on robi? O Natanie? Bo można powiedzieć, że ty jesteś takim Jodą, a on jest Baby Yoda. Co? No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o stricte freaky, to całkiem dobrą obrał taktykę. Pytanie tylko, czy odpowiednich ludzi cały czas zaczepia, bo każdy kij ma dwa końce, nie? Jeśli bierze i godzi się z ryzykiem, które może się później wydarzyć, no to spoko, co nie? Ale inaczej, jak mam obejrzeć na przykład Natana, to wiem, że coś się będzie działo i że będzie śmiesznie, więc z przyjemnością to oglądam. No i teraz mamy Natana na linii, to możemy z nim porozmawiać. Okej, okay, a na przykład jak się zapatrujesz, że twój klubowy kolega Piotrek Szeliga jest jakby tak, że tak powiem, traktowany przez Natana? Wiesz co... Ej, a mnie słychać? Słychać. Poczekaj chwilę. Czekaj, Natan. Dobra, czekaj, Natan, poczekaj. Ale przywitajcie się, jak dzwonicie. Kulturka, cześć. Hej, kurwa, no. Natan. Wiesz co? Rozdzielam w ogóle postać medialną Natana od jego prywatnej. Ja się z nim koleguję prywatnie, a nie koleguję się, że za każdym razem tylko jak robimy jakieś live'a czy coś w tym stylu. No i jeśli mam dwie osoby, które lubię, to nie wpierdzalam się między nich. A dobra, w sensie, że to jest jakaś medialna ich taka potyczka, mimo że jakby schodzi na same prywaty, to jakby... Ja jestem neutralny, nie, ani jedne, ani nie stoję po jednej, ani po drugiej stronie. Po prostu nie chcę się w to mieszać tak naprawdę. No ale jakby co się mieszać, jeżeli to jest medialne i nie jest to taki prawdziwy konflikt, to po prostu jakby... Która na jest prawdziwy konflikt między nimi raczej. A, okej. Okay. No na, no raczej jest, na 100%. No może na pana się spytamy o to, nie? Tak będzie chyba najlepiej. No jest pytanie, tak, bo wiesz, bo ja nie wiem, jakby ja teraz wróciłem sobie do domku, bo przed chwilą zdetronizowałem Piotrka Szeligę na backstage'u. No i stwierdziłem, że... Ale co, biliście się? Bijcie, czy jeszcze nie? Szeliga się odwrócił i zobaczył, czy jest ochrona i potem dopiero ruszył. Ja ruszyłem od razu. A, okej. Okay. Na moim, a jeżeli nie wierzysz, to ja mam publiczny, jak coś, to Instagram na tam.marcon, zobacz sobie. Dałeś już na publiczny? Okej, zajawam. Jest publiczny, no, więc sprawdź sobie specjalnie, żebyś nie musiał dawać follow'a, bo nawet nie chciałbym takiego śmiecia, że nie followował. Także sprawdź sobie właśnie, co dodałem tam, jeżeli w to nie wierzysz. I wiem, że szukasz właśnie, ty jesteś dobrym freestyle'owcem, więc na szybko wszystko wymyślasz, jakieś takie śmieszne teksty, które śmieszą dwunastolatków, no, czy no, tam no, czternastolatków. No, ale, z tego, co teraz usłyszałem, czekaj, Natan. No. Z tego, co usłyszałem, to, że zwandalizowana została zieleń, która jest tam w studio. No, rozwaliła się doniczka, bo leciała doniczka, parę dzików. No przesadziłem. Ja przesadziłem, a debilu to Piotr Szeliga. Ała, czemu debilu do mnie mówisz? Ja jestem taki śmieszny, mam dystans do siebie. Zamknij pizdę. I teraz sprawa jest taka, że ty próbujesz skłócić mnie i Amadeusza, doprowadzić do jakichś takich dziwnych sytuacji. W jaki sposób? W jaki sposób? Pytania. Pytam po prostu, ja jakie wiem, jest jego zdanie. Zapytam, jakie jest zdanie na temat tego, że jego kolega klubowy jest regularnie poniżany i mieszasz po prostu sprawy prywatne jego w to, że po prostu i Amadeusz zna ciebie i jego, tak? Jakby ale to wyszło na... To wyszło wszystko publicznie. Ja ruszam sprawy no dlatego pytam publicznie. Dlatego pytam ale publicznie. Mówię, że ja mieszam sprawy prywatne. Narkomanie. Wiesz, że za te słowa, które użyłeś... Będę nagrodzony. Mnie, będę nagrodzony. Nie. Za te słowa, które użyłeś, jest 22:03. Okej, okay, zobaczę, ile Uber tam jedzie. Dobra, dobra. Na to program się skończy, zanim dojdzie. Poczekaj chwilkę, proszę. No. Okej, okay, Uber... Będę 22:21, poczekaj. Dobra, bo z tego, co słyszałem, to ty mówisz, że ja jestem alkoholikiem, więc byśmy się dogadali. Tak, jesteś ogromnym alkoholikiem, alkohol... Czemu takie... Ale czemu takie... Chwila, bo po pierwsze to będziesz za to karany w chuj, a po drugie, czemu niby według ciebie jestem alkoholikiem? Karany to jesteś pokazując się na wizji. Dlaczego? Ponieważ dla mnie osoba, która pije średnio co tydzień, jest alkoholikiem. Okej. Okay. Jesteś alkoholikiem. Aha, i jakby skąd masz informację, że piję co tydzień? Z... filmików, które dostałem z datą. Tak, z filmików, regularnie które dostałeś. Bardzo serdecznych znajomych freestyle'owców. Pozdrów ode mnie ich.
Wiem, no jakby ja regularnie rozmawiam z całym środowiskiem, no więc na pewno są bardzo pozytywnie nastawieni do ciebie i wspierają cię i myślę, że na pewno niejedną zbiórkę na twoje leczenie zorganizujemy wszyscy. No bardzo dobrze. Przekażę to na Tyburskich, żeby tam zbudowali domy kolejne. Akurat okay, będzie wszystko okej. Okay. Tylko niech najpierw może zapłacą, bo słyszałem, że nie zapłacili, ale to nie jest ważne. Słuchaj, Koro, 22.21 Uber jest zamówiony. Bądź pod studiem, zniszczę ci jeszcze gorzej niż Piotrka Szeliga, bo jak przechodziliśmy obok siebie, to nawet wzrokiem. Ale stary, ja cię nie będę bił. Po pierwsze, ja cię nie będę bił. Niech zrobi to Maślanka. Niech zrobi to Maślanka. Ja wiem, jaki ty masz. Wiem, co ty chcesz uzyskać. Chcesz po prostu. Niech ludzie się modlą, żeby właśnie nie był to Maślanka, ale... Po pierwsze, nie wchodź na tematy religijne, bo zaraz będziesz za to karany. Jakby co, niech ludzie jakie się modlą? Jakie tematy religijne? No wchodzisz jakby, co mają się modlić? Ale, czemu, ale stary, mówię, niech ludzie dobra, się modlą. Dobra, weź, nie poruszaj takich tematów, człowieku. Nie, dobra, ale błaznym, naprawdę, kurwa. To PR-owo sam sobie strzelasz teraz w kolano, nie, bo byłeś, stary, neutralną osobą, a nagle wchodzisz na takie tematy, no jakby... Dobra, weź, nie używajmy takich argumentów. Okay, natomiast wiem, o co... Czekaj, Nathan, czekaj. Daj mi skończyć, bo nie zostałeś tu zaproszony. Dzisiaj. Byłeś tu chyba 6 razy w tym tygodniu, mimo że mamy poniedziałek, więc daj się wypowiedzieć tym, co jakby czekali na swoją okazję. I ja wiem, do czego ty chcesz doprowadzić, bo wyzywasz tych wszystkich ludzi i po prostu chcesz być znokautowany przez kogokolwiek przed 9 grudnia, bo wiesz, że po porażce z Maślanką po prostu już nie będziesz mógł prowadzić swojej narracji, a jakby nie oszukujmy się, no... Nathan nie będzie mógł prowadzić swojej narracji, a Nathana już nie ma w śmietniku. No Nathana już nie ma, no właśnie myślę, że jesteś w chuj zagubiony i raczej się za szybko nie odnajdziesz po tych wszystkich. Tak. Tak, wypij gorzałkę żołądkową gorzką, to ci no, przejdzie, albo żubrówkę. Nie, no. Słuchaj mnie teraz uważnie, kolego. No. Takim po prostu... Ale wiesz, że ty tylko tym alkoholem jesteś mnie w stanie najebać? Fajnie, ale... Dobra, Nathan, to dawaj, idź, leć do Ubera, żeby nie czekał. A kupisz mi połówkę po drodze? Nie, kupię ci, kurwa, bandaż na głowę, jak ci ją rozjebie. Dobra. A teraz chodzi o to, że mówisz, że ja poruszam religijne tematy, bo mówię, pomóżcie się. Dobra, nie, to ja nie chcę do tego wracać w ogóle. Ja wiesz, tak, walczyłem z osobą, która jest osobą cieszącą i to w ogóle nie są tematy, w które ja chcę wchodzić. I nie, Słuchaj, i będzie, gadasz, nie będziesz nie, karany nie, przez dawaj, Boga za takie tematy. Ja nie chcę jak na takie wchodzić. Debilu, jak z nimi gadasz i powiesz, o Boże. Dobra, ale to jest naprawdę, bo mnie szkuje negatywnie. Okej. Nie, no nie gadajmy, stary, o takich tematach jakoś... Ale ty jesteś jakiś upośledzony. Nathan, słuchaj, jak... Miło słyszeć. To czekaj, Koro, poczekaj. Ust, wiesz co, ja akurat tu się mogę zgodzić. Jeżeli on mówi, że jest ktoś upośledzony, to on wie, co mówi, bo jakby ma, jakby wiesz, jeden do Dobry jeden pan, przykład... Lofa, brawo. Dobra, Koro, poczekaj ucz chwilę. Się, kurwa, Koro, jak poczekaj. Tak przez najbliższe 3 lata. Nathan, jak zamówiłeś Ubera, to schodź na dół, bo nie będzie on na ciebie czekał. Ale nie, no też po chuj on tu ma przyjeżdżać. Ja chcę wrócić do Rzeszowa, dlatego... nie się najebać to raz. A dwa, że ochrona też jakby jest wynajęta na daną... No wiadomo, dlatego chcę wam po tym telefonie zrobić face to face, żebyś miał możliwość pojechania w spokoju, a Nathan przyjedzie nadaremno. Nie, jesteś, Koro, najgorszym z możliwych... Nie, nie będę już najgorszym człowiekiem, bo jest dużo gorszych ludzi, jak na przykład Piotr Szeliga i pan Adrian, ale spokojnie, na nich przyjdzie pora. I chcę wam powiedzieć, że na nich przyjdzie pora jeszcze szybciej niż myślicie. Nathan, dobrze, to czemu... Czekaj, Koro, nie. Nathan, będzie jeszcze możliwość pewnie na konferencji pogadania z Koro. Na konferencji sobie pogadamy. Zrzucili go z reżyserem. O ile wytrzeźwieje. Chłopaki... Ale stary... Powiem ci tak, że może niektórych ludzi rozśmieszyłeś, ale jesteś, kurwa, nudny, pierdolisz jak katanka, jeszcze mogę cię, kurwa, słuchać, stary, co nie? Serio, spadła widownia, nigdy na mojej części nie spadła widownia, ale dlatego, wiesz, że miałem rozmówcę, bo tylko ty pierdoliłeś, a nie masz nic ciekawego, tylko próbujesz być wtedy śmieszny. To zrób Władcę Piekieł, dawaj, nie, zrób nic do ciebie nie mam po całym tym, ale z jedną rzeczą, ale źle zrobiłeś. Wiesz, co zrobił? Zrobiłeś? Co? Grozisz mi, nie? Jak ci grożę? Kurwa, jakimś pierdolisz, kurwa, że jakieś brudy, powiedziesz, czy co? Co? No, tak. Nie. I wiesz co, i ja bardzo nie lubię, jak mi się, kurwa, grozi, co ja nie? Ja ci nie grożę. Tylko mnie informujesz, tak? Powiedziałem po prostu, ale nie, że wszystko, co zrobiłeś, jest w tej teczce. Ale mówię, że wrzuci. Dobra, Amadi, póki ale się zagrzał. Ja rozumiem, że to też było w formie... Ja Amadi, wiem, że to jest wszystko pierdolnie w formie żartu i że na Instagramie nic nie będzie, tylko po prostu mam tak, że nie lubię, jak ktoś mi grozi, nie? Okay. Nie grożę, powiedziałem, że co, że albo coś zrobi... Wiesz, co to jest groźba? Czyli co, zrobię to, albo co się stanie? To by była groźba. Albo coś zrobisz, albo to wrzucę. Ale okej, podłącz sobie to pod narrację. Nuda, pstryk!
Tak. Jedna rzecz, nienawidzę go. No. Ja jestem wiernym. Nie, że nienawidzę. Amady, nie, że nienawidzę, tylko nie, dobra, chłopaki, nienawidzę. Chłopaki, absolutnie nie. Czekajcie. Kurwa! Ale nie groziłeś mi trochę? Chłopaki, póki są takie emocje... Po prostu takiego, że nie lubię, jak mi grozi. Paczek i szafa. No do... Czekaj, póki są takie emocje... Czekaj, Koro, czekaj, czekaj, czekaj. Że nie lubię, jak się mu grozi. No to dobra. Tak, powiedziałem to... Kurwa mać! Ale to jest nie przeklinam. Ale dajcie mi powiedzieć, póki są takie emocje... Koro, ale ja to rozumiem. Obok mnie. No, dobra. Koro, ja to rozumiem, ale póki są takie emocje, to dawajcie do face to face. Dobra. Ale no czekaj, stop. Bezpiecznie, bez sprzętu, bez uderzania. Nie będę ci, nie będę nie uderzyć. I teraz, razie... i teraz możecie sobie to powiedzieć, kurwa, co to jest? Dobra, tylko pytanie, to w czym się bijemy? Oficjalnie jesteśmy dogadani, czy nie? Zanim sobie na ciebie spojrzę. No z tego co wiem, to na razie się w boksie bijemy, tak? Okej. Okay. Moi drodzy, zestawienie Amadeusz Ferrari kontra Cornel Koro Regel na gali Fame Reborn. Już 9 grudnia, bilety do kupienia na fame.mma.tv. I dzisiaj ruszyła również sprzedaż pay-per-view i macie do kupienia pay-per-view również na fame.mma.tv. Myślę, że trochę zmieniliśmy się taktykę. Po tej walce pewnie troszkę stać mnie na więcej, nie? No a ty co robiłeś ciekawego? No, ale co ja miałem na twój temat powiedzieć? Kurwa, mówisz stary, że wiesz, że szok. No, w dyskusję też ciężko było się wdać. No, dlatego musiałem ale moim zdaniem to nie było śmieszne. Dlatego musiałem za moim zdaniem to nie było śmieszne i wydaje mi się, że widowni też to nie śmieszyło, skoro spadła, stary. Ale czemu przepisujesz całą winę mi? Może ty jakoś... Bo ty byłeś... pierdoliłeś cały czas jak Katarynka. No, nawet jak pytanie było... Patrz, jak mi Ulfik zadawał nawet na samym początku pytania, miałem odpowiadać tak, nie, to na każdym pytaniu ja mówię tak, nie, na przykład, a ty kurwa pierdoliłeś przez 10-15 sekund, stary, nie? Ale no, bo było pytanie na przykład, czy jesteś silniejszy. Pytanie było, czy psychicznie, czy fizycznie, bo chciałem wiedzieć, o co ci chodzi. Zresztą jak było w drugą stronę, to tak zależy, co to znaczy być silniejszym, psychicznie, jeśli chodzi o jaką sytuację. O, widzisz, czyli jakby trzeba to doprecyzować, tak? A Ulfik cię spytał, czy jesteś silniejszy. Chciałem wiedzieć, czy ty uważasz, że jesteś silniejszy psychicznie czy fizycznie? Nie uważam, że tu i tu, ale no to pytanie jest też, jeśli chodzi podaj o psychę. Podaj siebie trochę. Jeśli chodzi o... O, jeśli chodzi o psychę, co znaczy o walkę, czy wiesz, są różne. No dlatego doprecyzowałem, nie? Bo chcę wiedzieć, w jakiej czujesz się ten. Ale... Fajne, kurwa, nie? Idol takie miał. Giga, kurwa, rozjebany zostaniesz w klatce, serio. Jakby nie żywię do ciebie żadnych negatywnych emocji, ale cię brutalnie skrzywdzę, stary. Nie wiem za co, ale muszę po prostu. No musisz, no co, coś znajdziemy. Jakieś słowo klucz na pewno się stąd wyciągnie, którym przeciągnąłem granicę. Nie. Przez co będę osobą... Tak jak mówię, że nie mam... Nie, to nie chodzi, no, o, nie chodzi o nienawiść. A groźby? Nie mam do ciebie nienawiści. Nie znam cię, nic do ciebie tak naprawdę nie mam. Wydawało mi się, że zaczynasz mi grozić, ale... Skoro nie, to nie, ale taki kurwa zawód, nie? Że w klatce zrozumiesz, stary, że to nie były żarty, nie? I że do tej pory nigdy w życiu nie biłeś się nawet z nikim takim. Ja naprawdę wejdę tam zrobić ci krzywdę. I zostaniesz skrzywdzony. Ty, a ty masz prawo jazdy? Nie. Dlaczego masz ksywę Ferrari? A dlaczego by nie? No a w ogóle skąd się to wzięło? Długa historia. No bo ja widziałem, że ty na kokainie jeździsz, nie? Tej Cocaine Cars. Więc myślałem, że już zrobiłeś. Nie. A. Okej. Okay. Zawsze mam jakiegoś szofera. Czyli wozisz się. Okej. Okay. Jak myślisz wygrać ze mną? No. Tak serio myślisz? Nie wierzę ci. Ja wiem, że... Nie wierzę ci po prostu. O nie. Serio tak myślisz? Śmieszne. A po co tam idzie? Wiatrak na głowie już mam, więc jakbym tylko po to szedł... Ty wiesz, kto nie podejmuje ryzyka, nie pije szampana, nie? No tak, dlatego walczysz w boksie, a nie w MMA, kurwa, w którym byś dostał grubo. Wiesz, to jest takie... Grubo byś dostał... Ale... Nie! Amady... Szczękę założyłeś, kurwa. No chłopiec, jesteś nieprzewidywalny. Nikogo w życiu nie wyjebałem z zaskoczenia, oprócz temu Petowi, co mi rodziny obrażał. Okej, okay, ale ja nie wiem, czego się po tobie spodziewać, nie znam cię prywatnie. Biłeś się dużo za młodu, widziałem w materiale Stanowskiego, że coś tam mówiłeś, że się biłeś dużo za młodu, musiałeś udowadniać, no to może tu też miałbyś coś do udowodnienia, nie? Wolę być bezpieczny. Za dwa tygodnie. Tym bardziej to by była zajebista metoda w momencie, jak już zmieniłeś na boks, jakbyś nie chciał tej walki, wyjebałbyś mi tu, ja bym był niezdolny i byśmy nie zawalczyli.
No ale co mam zrobić, jak dostałem tą kontuzję? Zawalczyć sobie z kontuzją? Nie, no walczyć z kontuzją byłoby mega nieodpowiedzialne. Myślę, formule, że nigdy, która... byś takiej nie, nigdy byś takiego ryzyka nie podjął. Jak no... walka z kontuzją, nie? No podjąłem kilka razy, nie? No właśnie, ale do ale takiego mocnego beztalencia, który otwiera galę, kurwa, i wygląda jak debil, zachowuje się jak pajac. Nie, powiedziałem, że jesteś totalnym beztalenciem, nie powiedziałem tak. Gdzieś było, że jakieś beztalencie, no name. Znaczy no name to nie znaczy, że beztalencie, ale nie uważam cię też za jakieś zagrożenie. Że się rusza jak... No tak, no właśnie. A może jednak, skoro nie wziąłeś formuły MMA, gdzie nawet z Łaszczykiem wyszedłeś w formule MMA, z Filipkiem wyszedłeś w MMA. Nie miałem takiej kontuzji z Filipkiem. Okej. Okay. No, dobrze, że z Łaszczykiem nie było nic z nogą, nie? No właśnie, było. No. Dobra, panowie, proszę jeszcze do publiki. Chrypkę masz. Wiesz, anginy nie dostał przed walką. Giga mnie wkurwia, że nie mam do ciebie nienawiści, nie? Wolę przeciwników no z nienawiścią. Coś, mogę coś wymyślić na konfę takiego, że wiesz, że wstaniesz, powiesz... Fajnie by kurwa! Nie, wiesz co, fajnie, teraz, jakbyś trochę teraz przegiął. Jesteś gorszy niż tańcula. O, uwielbiam nienawidzić. Teraz, teraz, ja nic do ciebie nie miałem. Nawet szanuję go za te walki freestyle'owe. Ale kurwa, to co powiedział za tych wszystkich ludzi, za to kurwa, za to słowa wypowiedziane. Ja miałem kiedyś taką historię w życiu podobną. To, co on teraz powiedział, przypomniało mi traumę taką i ja go kurwa za to muszę zajebać. No nie wiem, że będę pił przez słomkę na święta czy coś, barsz z uszkami z moich kalafiorów, whatever, coś wymyślimy, jeszcze trochę czasu jest, trochę się może pozmieniać, nie? A jak nie, to się po prostu ponapierdalamy i tyle. A myślisz, że pójdziesz do przodu? Wiesz, jak w każdej walce nie miałem walki, w której, no dobra, oprócz wiewióra, ale możemy wszyscy iść na wymianę, spierdalali. Możemy iść na wymianę. Nie każdy może walczyć spierdala, tak? Obiecujesz? Obiecuję, że pójdziemy na wymianę. Nie. Będę cię ganiał jak wszyscy. Wszyscy spierdalają. Możemy iść na wymianę, tylko ja mieszkam w Rzeszowie, ty mieszkasz w Dubaju. Ty masz jakieś B&B tam, czy co? Mm. No bo możemy iść na wymianę, tylko też nie na długo. To nie wiem, co ty chcesz wymieniać. Co? Na pewno wtedy sobie walutę wymienię, ale chodziło mi o wymianę międzynarodową. Chyba, że na te Bahamy. W Rzeszowie też jest ciekawie. Nie, według mnie to nie jest śmieszne, nie? Nie widzę, żeby w ogóle nawet Ulfik się uśmiechnął, stary. Ja czaję, że to są takie gadki... Które masz, no wiem, ale ty jesteś inteligentny. Takie z freestylu, tylko no że co, jak to nie śmieszne, co mam ci na to powiedzieć? Haha, ale śmieszne, że skojarzyłeś wymianę z walutami, ja pierdolę. Nie, to ty mówisz, że jakie sprytne, co? No. No kurde, ale wiesz co, nie nudny, wiem, ja chuj jesteś, jakby jesteś chuj ciebie... nudny, nie? Spodo widownia, serio. No to co, mam się tobą sugerować na tym face to face, czy to było na aferkach i nie poruszać w ogóle twojego tematu, czy w jaki sposób? Nie, no zajebiście, że o mnie gadałeś, nie? Szkoda tego, że, no szkoda, że ty nie że głupka kurwa zgrywałeś, nie? Cały czas, że o. No, no ktoś musiał już, wiesz, jak ty się cicho siedziałeś i po prostu sucho mówiłeś, potem się tłumaczyłeś ze zmiany formuły, no to, no to co, co jakby? Jakby mnie tu nie było, to wyobraź sobie, jakby ten cage wyglądał. Panowie. Na pewno byłaby większa widownia. Pogadać jeszcze na pewno będziecie mogli na konferencji, teraz proszę was do publiki. I moi drodzy, to zestawienie 9 grudnia na gali Fame Reborn. Kupujcie bilety na fame.tv. Dzisiaj również wyszła sprzedaż pay-per-view. Zobaczymy, jaka formuła na konferencji, jak chłopaki się zaprezentują. Nie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego programu. Na tym panelu był Amadeusz Ferrari Rośli, Cornel Koro Regel. Dzięki bardzo, hopy. Dzięki, byku. Do zobaczenia na Koro97, prywatny Instagram. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, moi drodzy.